punkcie 12, a resztę się przesunie, czyli zróbmy. Bo ja tutaj mam poddaną propozycję, aby punkt 12 był punktem 12, do punktu 13 wprowadzić właśnie tą uchwałę, o którą pan starosta wnioskuje, no to jemu jest a 12. Później by nam się numeracja przesunęła. Panie przewodniczący, czy 12a, czy 13 to nie ma znaczenia, także okej, może być punkt 13. Dobrze. Tak jest. A więc, czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Nie widzę. Szanowni państwo radni, przystąpimy do głosowania za przyjęciem tej uchwały do dzisiejszego porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Proszę o podsumowanie. A więc, szanowni państwo, obecnych 19 radnych, głosy za oddało 19, a więc uchwała została wprowadzona do dzisiejszego porządku obrad jednogłośnie. Pytam, czy są jeszcze jakieś uwagi co do porządku? Nie, a więc przystąpimy do głosowania za porządkiem obrad po dodaniu tej uchwały. Dziękuję, proszę o podsumowanie. Dziękuję, a więc porządek obrad, szanowni państwo radni, został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. Szanowni państwo, w punkcie 4 mamy przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Powiatu. Ja przypominam, że protokół znajduje się w Biurze Obsługi Rady i Zarządu w pokoju numer 22 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Pytam, czy są jakieś uwagi, pytania co do przyjęcia protokołu? Nie ma. Przystępujemy państwo radni do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję, proszę o podsumowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami. Proszę o przedstawienie przewodniczącego Zarządu starostę pana Jerzego Kolarza. Proszę na mównicę. Będę wszystkich państwa prosił, gdy będą odpowiedzi, aby wszyscy państwo, czy z sali będą pytania do dyrektorów, przychodzić na mównicę. Taka jest prośba panów informatyków, że tak jest lepiej. To nie mój wymysł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. W okresie od 31 maja do dnia dzisiejszego zarząd odbył 3 posiedzenia. W tym czasie przyjęliśmy do realizacji wszystkie uchwały Rady Powiatu. W zakresie gospodarki finansowej zarząd podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu buskiego, przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zmian w planie finansowym zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych, zmiany planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Zarząd analizował wniosek dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych o zabezpieczenie środków na realizację robót remontowych w internacie szkoły w związku z koniecznością przyjęcia do klas pierwszej zwiększonej liczby uczniów w roku szkolnym 2019-2020, podwójny rocznik. Zapoznaliśmy się z kosztorysami robót i wykazem niezbędnego wyposażenia wyremontowanych pokoi, które po przekazaniu środków należałoby zakupić. Łączna kwota zakupów to jest około 28 tysięcy. Zapoznaliśmy się z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o sfinansowanie zakupu szafek. Tam nie wszystkie szafki trzeba kupować, część jest, ale trzeba około 15 zakupić, to jest około 13,5 tysiąca. Adaptacja pomieszczeń tego internatu około 150 tysięcy złotych. Również dyrektor został zobowiązany do przeprowadzenia postępowania na budowę zadania siłowni plenerowej ze strefą relaksu, dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu
Między innymi mówiłem, że jest to w tej zmianie uchwały, tam chodzi o różnicę 70 zł, no ale bez tej uchwały, gdybyśmy nawet złożyli aplikację, zostałaby odrzucona. Zapoznaliśmy się również i pozytywnie zaopiniowali wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie na przesunięcie kwoty 3905 zł. Dotyczy ona opracowania koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykonaniem aktualizacji map dla DPS Zborów. Zapoznaliśmy się również z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z 27 maja w sprawie udzielenia absolutorium za rządowy oraz uchwałą 6 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek TPD w zakresie dokonania przesunięć pomiędzy preliminarzami funkcjonowania, kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Również mówiłem o tym, zaktualizowaliśmy to zadanie, budowa otwartej strefy aktywności z 29 na 29 070 zł. Zapoznaliśmy się również i pozytywnie zaopiniowali wnioski dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w zakresie przesunięcia środków w ramach limitu wydatków, jaki dyrektor ma na ten cel. Pozytywnie również zaopiniowaliśmy podobny wniosek dotyczący Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkoleniowego w Broninie. Zaopiniowaliśmy również pozytywnie wniosek dyrektora Zespołu Szkół Technicznych-Ogólnokształcących dotyczący wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej na zadanie pod nazwą pozwolenie na roboty budowlane polegające na przebudowie dachu, wykonanie otworów i ścian konstrukcji na bramy, uzupełnienie ubytków w ścianach konstrukcyjnych oraz przebudowie odcinkowej ściany i wykonania tynku w budynku wolnostojącym ZSTO. Tam za warsztatami stoi taki no, wolnostojący budyneczek, on jest w opłakanym stanie, on nie był przedmiotem wniosku, bo nie mógł być, w związku z tym chcemy go teraz takimi etapami dostosować jako takie zaplecze magazynowe dla tejże szkoły. Przyjęliśmy skonsolidowany bilans powiatu buskiego sporządzony na 31 grudnia. W zakresie edukacji, kultury fizycznej zarząd, analizując wniosek Klubu Sportowego Handbolowe Busko co do nieodpłatnego użyczenia hali PMOZ oraz hali przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na zajęcia sportowe, no, wyraziliśmy zgodę ewentualnie na użyczenie hali dotyczącej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, bo jeśli chodzi o halę PMOS, no to ona jest wyłączona w tej chwili przez tydzień czasu na festiwal imieniem Krystyny Jamrus. Również nastąpiły przesunięcia w zakresie tego stowarzyszenia co do takiego zadania publicznego, handballowe wakacje. Negatywnie zaopiniowaliśmy wniosek nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie dokonania zmian w regulaminie przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. No, tam nauczyciele zawnioskowali o pewne przywileje, takie jak są w innych szkołach, natomiast no, no, nie da się porównać poradni psychologiczno-pedagogicznej z placówkami specjalnymi czy innymi, gdzie są między innymi dodatki za wychowawstwo. No, nie ma się wychowawstwa, nie ma się dodatku. Zaakceptowaliśmy również ofertę Stowarzyszenia Silni Razem w Zborówku, tam jest 3500 zł, międzynarodowy konkurs wokalny Bella Voce, również 5000 zł, przegląd orkiestr OSP 1500 zł, Sport to zdrowie dla Gminnego Klubu Sportowego Tempo Pacanów 5000 zł, Zarząd Klubu Seniora 3000 zł, Aktywne Amazonki 3000 zł. Są to wszystko te środki, które w ramach tego, co Rada Powiatu przyjęła na te poszczególne zadania, w trybie pozakonkursowym jeszcze te zadania były rozpatrywane i na wszystkie te zadania, które złożono wnioski, otrzymały one praktycznie dofinansowanie, jeżeli wniosek był złożony pozytywnie. Zapoznaliśmy się z informacją dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej co do środków na doskonalenie zawodowe. Zarząd negatywnie odniósł się do wniosku dotyczących dofinansowania warsztatów na temat konstruowania ugód mediacyjnych. No akurat poradnia psychologiczno-pedagogiczna w tym zakresie nie ma nic w zakresie swojej działalności, stąd ten wniosek został negatywnie rozpatrzony.
Zapoznaliśmy się również z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz rodziców, którzy pisali, złożyli wniosek, aby w zakresie połączenia trzech klas w dwie klasy. No, z punktu widzenia racjonalności gospodarowania, no, szanowni państwo, utrzymaliśmy decyzję w mocy pani dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, bowiem generalnie stan 33 uczniów, 21 technik hotelarstwa, załóżmy 12 technik architektury krajobrazu, no trzeba utrzymywać racjonalnie klasy, a nie po klasach po 12-14 osób, po to tylko, żeby nam generowały ogromne koszty. Dlatego tutaj się nic nie zmienia. W niektórych przedmiotach i tak te przedmioty są realizowane razem, bo to jest szkolnictwo zawodowe i tutaj ta podstawa, że tak powiem, programowa w zakresie przedmiotów ogólnych jest taka, że uczniowie mają zajęcia razem, a na praktyki i tak muszą chodzić osobno i tak muszą chodzić na osobno. Analizując wniosek dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w sprawie zabezpieczenia środków. Między innymi dotyczą one zaleceń pokontrolnych inspekcji sanitarnej. Tam jest taki parking wyłożony trelinką. No, trelinka samo w sobie ma do siebie, że jeżeli po iluś tam latach, to są pewne nierówności. Sanepid zalecił, żeby to wszystko elegancko wyrównać, pouzupełniać, więc doszliśmy do wniosku i pan dyrektor również, że lepiej to rozebrać, wyrównać, zasiać trawę, ewentualnie płyty ażurowe i będzie to taniej, a być może chcemy zrobić taką, złożyć taką propozycję, że w zamian za tą trelinkę, która jest naprawdę solidna, ktoś wyrówna ten plac, zasieje trawę i wtedy będzie to zdecydowanie taniej. No, połowa kosztów by była tego, co dotyczyłoby uzupełnienia, zmiany albo przekładania tej trelinki. Zapoznaliśmy się również z informacjami dotyczącymi praktyk zawodowych w ramach projektów, które są realizowane przez nasze szkoły. I również pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej co do przedłużenia terminu zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, organizacja spływów kajakowych Wiślica Nowy Korczyn. No, wtedy, kiedy był zaplanowany ten spływ, mieliśmy podwyższone stany wód na Nidzie, Wiśle, no trudno w takiej sytuacji organizować spływ i narażać na niebezpieczeństwo uczestników spływu. W zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze, to jest dom dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. Tam pan dyrektor złożył wniosek o odejście na emeryturę. W związku z tym rozpisujemy konkurs na to stanowisko oraz udzielenia upoważnienia dyrektorowi PCPR-u na realizację określonego projektu. Również zapoznaliśmy się z informacją dyrektora PCPR-u na temat wyniku kwalifikacji wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złożonych od 1 stycznia do 31 marca. Tutaj, szanowni państwo, jak co roku ilość wniosków jest bardzo duża. No niestety nie wszystkie wnioski mogą być zrealizowane ze względu na ograniczone środki finansowe. Pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek również dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie co do no, użycia zejścia ze stanu, zdjęcia ze stanu bądź rozpisania przetargów na środki, które tam są, a więc tam jest taki piec konwekcyjno-parowny z podstawą, zmywarka kapturowa, przyczepa asenizacyjna. Spęd, który jest zupełnie zbędny, stoi niż teje, to lepiej jak się znajdzie kupiec, być może, żeby to sprzedać, a jeżeli nie, no to w jakiś sposób zdjąć ze stanu, bo on do niczego nikomu nie służy. Również zapoznaliśmy się z wnioskiem dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej w Winiarach co do zmian opłat za odprowadzenie ścieków. Do tej pory w domu tam nauczyciela, byłym domu nauczyciela, w tej chwili to już są prywatne mieszkania, do tej pory cena za 1 metr sześcienny ścieków wynosiła złoty 47. No chyba nigdzie takiej kwoty nie ma. W związku z tym dyrektor zawnioskował, aby dostosować ją do takich cen, jakie są w Nowym Korczynie, a więc to jest około 6,50 zł za metr sześcienny na podstawie faktycznego zużycia wody.
Zarząd zapoznał się z raportem na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej. Między innymi ten raport jest poddany dzisiaj, był poddawany ocenie na komisjach już Wysokiej Rady. Również sprawozdanie finansowe i raport z badania finansowego zespołu opieki zdrowotnej. Zapoznaliśmy się z wnioskiem radnego Rady Powiatu pana Grzegorza Jankowskiego w sprawie zamieszczenia raz w miesiącu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego informacji z rachunek zysków i strat. Ja tłumaczyłem na komisjach, szanowni państwo, takie miesięczne pokazywanie kosztów obarczone by było bardzo dużym błędem, ponieważ no i czasami mogłoby to skutkować tym, że byłyby pretensje. Na stronie internetowej zamieszczono taki wynik, a on za miesiąc jest zweryfikowany w dół bądź w górę. W związku z tym coś było nie tak. No bo załóżmy faktura 30, płatność jest, czy faktura przyjdzie 1, ale z poprzedniego miesiąca. No i to wszystko jest ciężko zamknąć, dlatego ustaliliśmy, żeby podtrzymać te kwartalne sprawozdania, które są, że tak powiem, bardziej trafione i bardziej no, odzwierciedlają stan finansów zespołu opieki zdrowotnej. Zarząd powiatu zapoznał się również z protokołem czynności przeprowadzonych w dniach 24-29 maja przez Komitet do Spraw Opieki nad Zabytkami przy Starostwie Powiatowym. Szanowni państwo, między innymi dzisiaj skutkiem tejże komisji są wnioski, które są uchwały Rady Powiatu, które państwo zaopiniowaliście, a będziemy dzisiaj na sesji podejmować w zakresie dofinansowania do konserwacji zabytków. Również pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek dyrektora PCPR-u co do zawarcia porozumienia pomiędzy PFRON a jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie korzystania z systemu obsługi wniosków PFRON, który jest ogólnopolską platformą informacyjną. W środę bodajże podpisaliśmy stosowny wniosek z panem dyrektorem PFRON. Również i tu podziękowania dla PFRON-u, bo podpisaliśmy również z panem dyrektorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kolejne wnioski na samochody, dofinansowanie do samochodów dla naszych jednostek. W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami zarząd analizował wniosek gminy Solec w sprawie uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Magierów-Pieszczec Złocza u Góry. Zarząd przekazał ten wniosek do naczelnika do Wydziału GKN. Celem regulacji stanu prawnego należy rozpisać przetarg, wyłonić wykonawcę i wykonawca będzie regulował stan, czyli pas tej drogi, tak jak to sukcesywnie robimy w stosunku do innych dróg. Również zarząd zapoznał się z wnioskiem gminy Busko-Zdrój dotyczącej zamiaru realizacji w latach 2019-2020 zadania dotyczącego budowy ciągu pieszojezdnego pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Mickiewicza i ulicą Jana Czernikiewicza. To jest ten ciąg od poczty wzdłuż liceum ogólnokształcącego. Tam wyraziliśmy wstępnie zgodę na zajęcie naszego terenu. Tam, jak pamiętam, to jest około 140 paru metrów. Za te 140 parę metrów gmina zapłaci zgodnie z wyceną kwotę, jaką określi biegły. Analizując wniosek w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości działki przy Alei Mickiewicza, to jest przy internacie pierwszego liceum, tam wniosek był na wydzierżawienie powierzchni 3 na 6, 18 metrów, zaznaczony na 18, we wniosku było 15, w związku z tym już to nie odpowiadało jedno drugiemu. Po drugie, brak było załączonej decyzji o jakichkolwiek warunkach zabudowy, a można taką decyzję uzyskać. Brak było uzgodnienia z konserwatorem, w związku z tym myśmy nie mogli w ciemno wyrazić zgody na wydzierżawienie takiego kawałka gruntu na jakiś pawilon usługowy, ponieważ tutaj musi się wypowiedzieć konserwator, a wiemy, jak gmina starała się między innymi o lokalizację takich pawilonów i tutaj była zupełnie negatywna opinia konserwatora zabytków, także wniosek został cofnięty do wnioskodawcy celem uzupełnienia i przygotowania wszystkich opinii. Będzie miał opinię wtedy na okres 3 lat. Decyzję w tym zakresie może podejmować bezpośrednio dyrektor szkoły, powyżej 3 lat już Wysoka Rada. Pozytywnie zaopiniowaliśmy już wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja siedzibą oddziału w Skarżysku w sprawie lokalizacji energetycznego kabla na działce 5764 57/18. To jest tam przy warsztatach szkolnych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatowego Zarządu Dróg co do zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej ulica Kościuszki, ulica Krakowskiej w miejscowości Solec-Zdrój w ramach programu rewitalizacji gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 w kwocie 18 tysięcy złotych. Środki na powyższy cel są już w budżecie. Rada Powiatu przyjęła to w budżecie. Tam było 25 405. Mogą one być uruchomione jako zadanie przez nas zrealizowane, bądź dotacja dla gminy Nowy Korczyn, jeżeli dokonuje rewitalizacji tego terenu. Tam chodzi o taki ten wjazd od strony Zielonek, żeby to ładnie zagospodarować, a ten kawałek gruntu stanowi nasz własność powiatu buskiego. Analizując wniosek burmistrza miasta i gminy Nowy Korczyn w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych na terenie gminy Nowy Korczyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Zarząd Powiatu postanowił, że wskazane przez burmistrza miasta i gminy odcinki dróg będą przedmiotem analizy przy projekcie budżetu roku 2020 i 2021, bo nie mamy jeszcze rozstrzygniętych wniosków. Tych, które złożone zostały na rok 2019. One są wszystkie już skierowane do pana premiera, no ale czekają tam na rozstrzygnięcie i nie wiemy, jak to zostanie podpisane. Nie chcemy, żeby się nałożyło kilka inwestycji na raz, bo po prostu nie podołalibyśmy finansowo. Dzisiaj chcę również zaznaczyć, szanowni państwo, że nie ma pana dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, z tego względu, że no, wczoraj dostałem informację, że dziś od rana powiat buski będzie weryfikowany, o tak to powiem, jego wnioski w zakresie dróg powodziowych. Myśmy złożyli tam na ponad, grubo na ponad 100 kilometrów dróg w wyniku tych nawalnych deszczy na prawie wszystkich gminach. Przyjeżdża zgodnie zresztą z sugestiami państwa radnych. No, zobaczymy. Jest komisja z Urzędu Wojewódzkiego, z biura pełnomocnika do spraw usuwania klęsk żywiołowych. Przyjedzie, zweryfikuje i będziemy mieli ostateczną wtedy decyzję pełnomocnika i wojewody, które drogi się zakwalifikowały i na które będziemy mogli się ubiegać o środki finansowe. Wiecie państwo, że tam jest dotacja 80% kosztów kwalifikowalnych. Zarząd zapoznał się z notatkami służbowymi przedstawionymi przez dyrektora co do możliwości budowy chodnika w miejscowości Kików. Tam jest taki ostry zakręt i po prawej stronie już właściciel nieruchomości wyraził zgodę na zajęcie pasa gruntu, oczywiście za odszkodowaniem, ale w ostatniej chwili się wycofał. W związku z tym no, nikt nam nie pozwoli realizować chodnika na szerokości 60 cm. No, już była zgoda na piśmie, później to pismo zostało wycofane. Jak nie ma zgody, nie chcemy robić na razie. Nie chcemy tego czynić w oparciu o decyzję celu publicznego, no bo wiadomo, że to są później skutki. Będziemy się, musielibyśmy się, że tak powiem, potykać z właścicielem. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek gminy Busko-Zdrój co do budowy takiego łącznika ulicy Młyńskiej z ulicą Promy. Zapoznali się z wnioskiem radnego gminy Tuczępy w sprawie wykonania remontu drogi powiatu Tuczępy Januszkowiace Niziny w miejscowości Januszkowice. Zgodnie z informacją w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowany został odcinek w miejscowości Góra. W ramach przedmiotowego programu do realizacji jeszcze w roku bieżącym został odcinek od około 1700 metrów. Wniosek w tym zakresie oczekuje między innymi na podpis pana premiera. W związku z tym no, radny złożył wniosek, nie wiedząc, że myśmy już wniosek złożyli, dokumentację zrobili, uzyskali zgłoszenie i przesłali do wojewody. Zyskała akceptację służby wojewody i jest u premiera. Także być może ten wniosek będzie realizowany w jakimś, no, bo nie w całości. Natomiast tam się jeszcze kawałeczek tej drogi zostanie, to będzie przedmiotem kolejnych wniosków. W zakresie wniosku burmistrza miasta i gminy Nowy Korczyn co do remontu drogi Piasek Wielki Rzegocin Górnowola od miejscowości Piasek do miejscowości Rzegocin będącej częściowo w twoim zarządzie lasów. Ta sprawa ciągnie się nam już naście lat, ale być może szanowni państwo wreszcie zyska jakieś rozwiązanie, ponieważ myśmy zaczęli mocno szukać jeszcze w zasobach czy to państwowego funduszu, czy naszych gruntów Skarbu Państwa i być może uda nam się w tej chwili zrobić taki wniosek, że jak nie będzie w zasobie czystym naszym PFZ-u, to zwrócimy się do Skarbu Państwa o przekazanie gruntu na rzecz powiatu buskiego.
jak będzie wniosek zrealizowany co do takiego, to ten grunt Skarbu Państwa przekażemy z powrotem do Skarbu Państwa, ale do Lasów Państwowych. No bo taka dziwna sytuacja jest, państwo w państwie, ponieważ my mamy drogę powiatową na naszej ewidencji, ale tą samą drogę powiatową w swojej ewidencji mają Lasy Państwowe. I my nie możemy realizować zadania na gruntach Lasów Państwowych. No taki jest system prawny w Rzeczypospolitej, on funkcjonuje od lat. No i znaleźliśmy takie rozwiązanie i mam nadzieję, że taka działka pojawiła się Skarbu Państwa, którą będzie można przejąć, że będą pozytywne decyzje i po tych wszystkich zamianach może to dokonamy i załatwimy temat w tym roku tak, żebyśmy mieli czystym wpisem własność powiatu buskiego, a wtedy będziemy mogli składać wniosek, czy to do dróg samorządowych tego funduszu, czy do innych i pozyskać na to dofinansowanie, bo Lasy Państwowe poza bieżącym remontem absolutnie nie chcą dofinansowywać ani współfinansować tego zadania. Negatywnie zaopiniowaliśmy wniosek radnego Rady Miejskiej w Pacanowie oraz mieszkańców bloku, tam chodzi o słupie i zjazd. No niestety zgodnie z prawem, to jest artykuł 29 ustęp 1, artykuł 30 o drogach publicznych, budowa, przebudowa bądź utrzymanie zjazdów należy do właścicieli zjazdu posesji. No i szanowni państwo, z przepisami prawa się nie polemizuje, tylko je trzeba wykonać i to muszą zrobić mieszkańcy na własny koszt. Zarząd zapoznał się z informacją dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego na temat drugiego przetargu nieograniczonego. Mieliśmy taki Renault Master 20-letni, nie szło go sprzedać nawet w drugim przetargu. Oddaliśmy go na złom i tu szanowni państwo też różnica. Jedne punkty płacą 0,20, czyli 20 groszy za kilogram, inne 60. Szukaliśmy, znaleźliśmy ten za 60. Jest to zdecydowanie korzystniejsze. Pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek OSP w Gnojnie w zakresie przekazania tam takich szaf na ubrania. Może z tych trzech sklecą jedną czy dwie, ale jak chcą to zabrać, mają stolarza, to coś zrobi. Zarząd wnosi pod obrady Wysokiej Rady wszystkie te projekty uchwał, które zostały złożone oraz ten, który został dzisiaj przyjęty przez Wysoką Radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytam państwa radnych, czy są pytania, uwagi co do sprawozdania? Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Szanowni państwo radni, przechodzimy do punktu 6. Jest to debata nad raportem o stanie powiatu buskiego za rok 2018. Przypomnę, że państwo wszyscy na 8. sesji otrzymali taki raport, a więc się zapoznali. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Leszczyński Ludomir. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, w przedmiotowym raporcie w podrozdziale mienie powiatu jest informacja o tym, że powiat buski zbył na podstawie notarialnych umów sprzedaży 5 działek leżących na ulicy Kłosocińskiego. Chciałem zapytać pana starosty, jaka była powierzchnia tych działek? I następna kwestia dotyczy tej słynnej zamiany internatu na ten budynek biblioteki publicznej. Tam było takie zobowiązanie rozliczenia dopłaty 2 996 tysięcy. Czy te pieniążki wpłynęły już na konto starostwa? Dziękuję uprzejmie. Zaraz, panie starosto, teraz następne pytanie. Pan niech notuje szczegółowo, na końcu pan będzie odpowiadać. Proszę bardzo, pani radna Teresa Krupska. Panie starosto, panie radny. Bliżej mikrofon, pani radna. Szanowni państwo, mamy tu przed sobą raport odnośnie realizacji wszystkich zadań w czasie tego roku, ubiegłego roku na terenie powiatu. Mamy tu różne działy i na przykład ja mam zastrzeżenia do powiatowego zarządu dróg, bo tutaj jest napisane w ten sposób, że
Powiat Buski w roku 2018 uzyskał bardzo dużo środków finansowych z budżetu państwa na remonty dróg. I w ramach bieżącego utrzymania zrealizowano zadania, mając na uwadze koszenie traw, chwastów na poboczach, skarpach, rowach, dróg powiatowych. Na części dróg koszenie traw odbywało się dwa, a nawet trzy razy w ciągu roku, co jest dla powiatu buskiego wielkim osiągnięciem ze względu na długość, jaką posiadają wszystkie drogi powiatowe. Utrzymanie dróg w 2018 roku to również konserwacja rowów, która przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ze względu na lepsze odwodnienie wzdłuż dróg powiatowych, profilowanie poboczy materiałem kamiennym, ścinka poboczy, wykonanie również remontów zjazdów, wycinka drzew i krzaków zagrażających bezpieczeństwu w pasie drogowym oraz późniejsze nasadzenie. Wszystkie wymienione zadania to bardzo ważne prace związane z utrzymaniem dróg w należytym stanie zapewniającym komfort oraz bezpieczeństwo na drodze dla podróżujących, jak również mieszkańców. Pytanie moje jest do pana dyrektora. Czy w tym roku coś się zmieniło, że konserwacja i wykaszanie poboczy i konserwacja rowów zupełnie wygląda inaczej? Nie wiem, czy pan dyrektor dostał jakieś informacje z naszych komisji, ile było tutaj głosów z zastrzeżeniami odnośnie właśnie wykaszania i czyszczenia rowów. Czy coś się zmieniło w tym roku i właśnie czy jeżeli po tej naszej dzisiejszej sesji i po interwencji, czy zarząd powiatu weźmie na serio te nasze uwagi? I ja mam jeszcze taką prośbę, że problem drogi w Sępichowie to już odkąd się tu znalazłam w Radzie Powiatu, zawsze zgłaszałam, prosiłam i dostaję takie odpowiedzi, takie rzucanie piłeczką. Piszę do pana dyrektora Tułaka, pan dyrektor do zarządu i zarząd milczy. I dlatego jeszcze jest jedna moja prośba i chyba ostatnia na temat drogi w Sępichowie i tam tych wykopania rowu, bo w 2015 roku, już mówiłam, był remont tej drogi. Odcinek pewien na długości właśnie wioski jest niewykopany rów, nie ma odpływu. Woda, która zbiera się na tym odcinku, w tym roku pokazała, jaki jest problem i jak zalewa posesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzę, że nikt się nie zgłasza. Proszę panie starosto, teraz o odpowiedź. Jeśli chodzi o pierwszy wniosek czy zapytanie pana radnego Leszczyńskiego, rzeczywiście powierzchnia tych działek była różna, bo tam w zależności one były od 0, od 1000 metrów do 1500 metrów. Uzyskano za nie cenę. Nie, tak, zacznę od tego. Biegły wycenił te działki na około, wartość na około 100 metrów, 100 zł za metr kwadratowy. Myśmy na zarządzie powiatu podjęli decyzję, ponieważ no uznaliśmy, że to trochę za mało, więc podjęliśmy decyzję taką, żeby podnieść wartość tej działki o co najmniej 50%. Podnieśliśmy o 50 zł. Ja mówię o kwotach netto. W przetargu, z tego co pamiętam, uzyskano około 180 paru złotych, czyli to jest około 220-230 złotych netto. I te działki zostały brutto, bo to jest netto, jeszcze VAT, tak. Czyli około 180 zł netto, a około 200, ponad 200 zł brutto. I jak widzimy, na jednej z tych działek już inwestor, który to kupił, tam był z tego, co było, pamiętam, to było trzy podmioty w tej licytacji. Jeden z tych inwestorów, którzy kupili, to widzę, że rozpoczął inwestycje, gdzieś na billboardach już widzę projekt i tak dalej, i tak dalej. I tam buduje mieszkania. Jeśli chodzi o zamianę, to zresztą w sprawozdaniu, szanowni państwo, to jest wyraźnie napisane. Zresztą nie mogłoby dojść do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia własności, gdyby nie została zapłacona kwota cała.
W związku z tym, że uzdrowisko najpierw się zastanawiało, czy zapłacić to w ratach, ale doszło do wniosku, że zapłaci to w jednej racie i przed zawarciem aktu notarialnego wpłaciła całą kwotę 2 996 tysięcy. W związku z tym wpłynęły te pieniądze do budżetu. Mieliśmy środki na realizację tych zadań, o których tutaj między innymi pan radny wie. Jeśli chodzi o odpowiedzi na pytanie pani radnej Krupskiej, powiem tak, no myśmy przekazali po komisjach dyrektorowi wszystkie te uwagi. Pewnie weźmie sobie je do serca w tej chwili pan dyrektor Tułak, naczelny dyrektor jest na urlopie, pan dyrektor Sokołowski, który był na komisjach, niestety dzisiaj jest, jak wspominałem wcześniej, na ocenie dróg powodziowych. I powiem tak, szanowni państwo, no warto czasami poczekać trochę z ocenami. Pani radna mówi, że jest niecały rok radną i zgłasza wnioski. Nie da się zrealizować pewnych rzeczy, które radny sobie zaplanuje od razu w ciągu jednego roku budżetowego. Tym bardziej, że zanim myśmy zostali między innymi pani radna radną, to są pewne zadania, które zarząd przyjął. One poszły z wnioskami do roku budżetowego. Rada Powiatu przyjęła budżet i my je realizujemy. Jeśli chodzi o te nieszczęsne rowy, o których pani radna mówi, zobaczymy, między innymi dzisiaj zobaczymy, co się stanie, czy Komisja Wojewódzka pozytywnie zweryfikuje pozostałą część drogi w Sępichowie, czy nie, bo to nie zależy od nas. Jeżeli pozytywnie zweryfikuje, to w jakimś tam okresie czasowym, na ile nas będzie stać, ta droga w Sępichowie łącznie z rowami będzie modernizowana. Natomiast gdyby chciano same rowy wykopać, a jest to możliwe, to pani radna, wie pani, jaki jest system, że mieszkańcy, wszyscy, którzy nawet mają zjazdy, ale często jest tak, że budowane te zjazdy były bez zgłoszeń czy pozwoleń wcześniej, zamiast średnicy rur spustowych, załóżmy tych kręgów, FI50, to jeden ma 30, jeden 20, jeden 50. My nie możemy dopuścić do sytuacji takiej, żeby kopać rowy, a nie wymieniać zjazdu. W związku z tym tam, gdzie ktoś nie ma zjazdu na posesję, to musi sobie we własnym zakresie kupić kręgi, chyba że będzie czekał. Ja cytowałem pani radny przepisy i przepis mówi wyraźnie. Kto, co do czego, jeżeli ktoś chce wykonać zjazd, a nie ma, to musi sobie ten zjazd kręgi zrobić sam, to znaczy cały zjazd zrobić sam, a i w tym artykule 30.31 pisze, modernizacja również należy do właściciela, więc jeżeli kopiemy rów, ma on tą rurę słynną FI 330, a zmieniamy na FI 50, to on musi te rury kupić, żebyśmy my mogli je zamontować, więc bez takiej zgodności wszystkich, bo nie możemy wykopać 50 metrów, zostawić dwa zjazdy z mniejszą średnicą, kopać dalej, bo w trakcie jakiejkolwiek powodzi te dwa zjazdy będą przeszkodą w racjonalnym przepływie, w dobrym przepływie wód. Tutaj warto się czasami z przepisami dokładnie zapoznać i my nie działamy na zasadzie takiej, że nie chcemy komuś. Realizujemy krok po kroku. Zaczęliśmy ten rów od określonego miejsca. Jeżeli zostanie zakwalifikowany do skutków powodzi, to będzie sukcesywnie robiona droga i rów aż do ostatniego, aż do miejsca ujścia. Czyli no i tyle mogę powiedzieć. Zobaczymy, co będzie w komisji rozstrzygającej. Natomiast ubiegły rok, nie jest to tak, że w tym roku mniej więcej podobne środki zostały zabezpieczone, jak państwo widzą. W niektórych gminach zostało już zakończone koszenie, w niektórych jeszcze trwa i tam, gdzie są potrzeba, zresztą my mówiliśmy to na komisji, te główne ciągi Grotniki, Rataje, Bronina, Skadla, będą jeszcze koszone te skarpy rowów, żeby żeby było jeszcze bezpieczniej. Natomiast tam, gdzie będzie potrzeba, będziemy jeszcze starali się to koszenie uzupełniać, bo są różne uroczystości i staramy się, żeby zawsze nasze drogi wyglądały w miarę przyzwoicie, ale szanowni państwo, pieniędzy nie dosypiemy do systemu, bo mamy stałe dochody, jeszcze z zagrożeniami. Jeżeli będą realizowane dobrze dochody budżetowe, to być może będzie możliwość zwiększenia również środków finansowych w powiatowym zarządzie dróg. Jeżeli się okaże, że tych pieniędzy nie będzie,
no to będziemy ograniczać no, wszystkie zakresy remontów, modernizacji, bo no, na wszystko trzeba pieniądze. Zakończył pan? Tak. Dziękuję. Zgłasza się pan radny Grzegorz Jankowski. Już, panie Grzegorzu, proszę bliżej. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, ja chciałem tylko do pana starosty zwrócić uwagę, że po kampanii zimowej były oszczędności w powiatowym zarządzie dróg, bo zimy nie mieliśmy takiej, że brakło. Dziękuję. Dziękuję. Może adwokat, krótko. Myśmy nie mieli oszczędności, kolego radny. Ta zima nie była zimą obfitą w śnieg, ale te przejścia przez zera wymagały naprawdę posypywania. Zapraszam znowu do biura rady. Tam mamy dokładnie podsumowaną całą akcję zima. Myśmy zabezpieczyli środki na akcję zima i szanowni państwo, na rok bieżący, na tą zimę listopad, grudzień, tych środków mamy bardzo niewiele już, bardzo niewiele. W związku z tym, bo to się zabezpiecza tak w budżecie styczeń, marzec, kwiecień i listopad, grudzień. I tych środków naprawdę poszło sporo i my ich nie mamy. Dziękuję. Widzę, że nikt się nie zgłasza, to ja dwa zdania zgłaszam się. Ja tylko taką drobną uwagę mam, bo to jest, trzymamy się tego, że, bo ja wiem, że to jest taki przepis i rozumiem, że właściciel posesji musi zakupić kręgi, ale ja bym na przykład odmulał te rowy, nie patrząc, czy właściciel zakupi, czy nie, a efekt będzie wtedy, jeżeli ktoś nie zakupi, bo wiadomo, 5 zakupi, 2 nie. Efekt będzie wtedy, proszę państwa, ja uważam, bo wiem po ostatniej powodzi i wcześniej, przeżywam zawsze powódź, bo te wody płyną do mnie, że sąsiedzi po takiej powodzi zmuszą tego sąsiada do zakupu kręgów albo, tak nieładnie mówiąc, oni inaczej go zmuszą. I wtedy, a jeżeli my nie zaczniemy coś działać, odmulać naszego majątku, bo to jest własność powiatu rowy, no to wtedy nie ma tej mobilizacji, gdyby się coś działo, bo miałem takie sytuacje, że myśmy dali sprzęt w miejscowości na terenie gminy Solec, daliśmy sprzęt, wszystko, ale nie było woli zakupienia. Ja bym zaczął, bo część wtedy jak widzi, to zakupi, część nie, a później przy takiej powodzi nieszczęściu, jeżeli ten na końcu wsi będzie miał Fi30 i zatamuje tą wodę, to nie chciałbym być na drugi dzień rano, jak wstanie w jego skórze, gdy przyjdą ci z góry, których wstrzymało wodę. Tak było w miejscowości Wełnin. To jest taka drobna uwaga, nie oczekuję odpowiedzi, pani starosta. Ale ja tylko jedną krótką. Proszę bardzo. W pełni się zgadzam z panem przewodniczącym, bo myśmy w tych nawalnych deszczach mieli takie sytuacje, gdzie osoby, no niestety, no te kręgi były, zjazdy jakie były, i zmuszeni byliśmy nie tylko do tego, żeby czekać na ten efekt, bo wtedy bylibyśmy narażeni na bardzo ostrą krytykę, żeśmy nie zareagowali my. Rozkopywaliśmy. No, po prostu wysłaliśmy sprzęt, wyrwali zjazdy. No ale panie przewodniczący, powiem szczerze, ile ja pism otrzymałem, łącznie ze skargami, które poszły daleko w świat, za to, żeśmy ten zjazd rozkopali, a tam była rurka 150, a woda się zalewała nie tylko sąsiadów, ale i tych państwa. I oni sami nie zdawali sobie sprawy, dlaczego, i tylko pretensja, dlaczego żeśmy ten zjazd im rozkopali. Ale no, panie, jak większość. Adwoce, panie starosto, taka sytuacja była w miejscowości Wełnik, gdzie właściciel posesji nie daje rozkopać, następny po przeciwnej stronie zalewa, bo on mieszka w Krakowie. No właśnie. No dbajmy o mieszkańców powiatu Buskiego, a nie o przybyszów z miast, bo on przyjedzie na wakacje, nie liczy się z tym, że jest zalane. Największe roszczenia mają właśnie ci, co kupili posesję. Między innymi ten przypadek chciałem. I co? I odwołuje się, że ma rozkopane i co, poniesiemy karę, żeśmy ratowali następnych mieszkańców? Nie patrzmy na takie sytuacje. Niech sobie piszą, długopisów jest i papieru. Był stan wyższej konieczności. Oczywiście, że tak. Proszę bardzo, pan Grzegorz Jankowski. Chciałem powiedzieć, jest takie coś jak ten stan wyższej konieczności i nie patrzymy na nic, tylko robimy. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze prosi o głos
Pani radna Teresa Krupska. Starosto, Wysoka Rado, ja mam wobec tego taką prośbę, że jeżeli ja teraz dostałam od pana dyrektora pismo, że moją prośbę skierował do zarządu, zatem proszę, aby, przepraszam, aby zarząd odpowiedział mi na piśmie, że nie ma teraz środków, że moja sprawa będzie poruszona, że coś takiego, że mogę się przed mieszkańcami wytłumaczyć, bo ludzie naprawdę no, przychodzą dzień w dzień do mnie i mówią, no jest pani tam w Radzie, no niech już pani ruszy tą sprawę. Chodzi mi o to, żebym miała podkładkę, że ta sprawa, bo nie każdy przecież ogląda transmisję naszej sesji. Także proszę, żeby nie odsyłać, bo to w takim razie to jest takie odbijanie piłeczki. Pan dyrektor pisze do zarządu, zarząd milczy i tyle. Dlatego bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Jeszcze pan starosta. Udzielimy na piśmie wniosek, który trafi do zarządu. Ja od razu mogę powiedzieć, jaka będzie odpowiedź. W związku z tym my czekamy również na weryfikację tego, co zrobią służby wojewody. To nie będzie tydzień, dwa, trzy, tylko pewnie trochę dłużej potrwa, za czym będzie ten wniosek zweryfikowany. I na dziś odpowiedź będzie taka, patrząc literalnie na prawo. Tak, możemy przystąpić do realizacji zadania po informacji od sołtysa o tym, że wszyscy mieszkańcy na wnioskowanym odcinku zakupili kręgi właściwej średnicy. I wtedy przystępujemy do roboty. Chyba że, pani radna, i tutaj nie chciałbym, żeby później pani miała pretensje do mnie, czy do zarządu, czy do dyrektora, jeżeli by się okazało, że no, zgodzi się, załóżmy, 10 mieszkańców, a na dalszym odcinku powiedzą, że nie, tam nie zrobimy, a za pół roku czy rok, czyli w następnym roku albo pod koniec tego roku zobaczymy, jakie środki będą w ogóle i kiedy wnioski. Pozostali mieszkańcy w związku z zakwalifikowaniem, załóżmy, tego wniosku do usuwania klęsk żywiołowych, będą mieli zrobione za darmo, bo wtedy my, mając spisany wniosek, przebudowę drogi łącznie z rowami, robimy wszystkim zjazdy i znowu będzie pretensja. Tak, tamto naraziliście nas na to i pani radna będzie miała pretensje do nas również, a nie chciałbym, żeby pani radna miała pretensje do nas, a mieszkańcy do pani radnej. Dlatego uzbrójmy się trochę w cierpliwość, zobaczymy, jak wniosek zostanie rozpatrzony i wtedy, jeżeli on będzie pozytywny, to być może pani radna dostanie odpowiedź, tak, chwilą, kiedy zabezpieczy wojewoda środki finansowe na tą drogę, to będziemy ją realizowali łącznie ze zerowami i zjazdami. Dziękuję. Uważam, że debata nad raportem została zakończona na wskutek brak chętnych do zabrania głosu. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. A, przepraszam. Zanim przystąpimy do głosowania, czy ktoś, otwieram dyskusję nad tym wotum zaufania. Muszę zwolnić tempo. Nie ma, zamykam dyskusję, no to przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 9/84/2019 roku Rady Powiatu Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Buskiego w Busku-Zdroju została. Proszę o podsumowanie. Dziękuję. Liczba uprawnionych 19, głosy za oddało 15 radnych. Głosy przeciw 4, a więc stwierdzam, że uchwała w sprawie wotum zaufania dla zarządu została przyjęta większością głosów. Wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. W punkcie 8, szanowni państwo radni, mamy informację o stanie mienia powiatu buskiego za 2018 rok. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w sprawie tej informacji? Nie ma, dziękuję. Stwierdzam, że informacja została przyjęta. Szanowni państwo,
punkcie 9 mamy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za rok 2018 rok. Otwieram dyskusję na temat sprawozdania. Nie ma. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Panie Starosto, przejdziemy. Szanowni Państwo, w punkcie 10 mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Otwieram dyskusję. Nie ma, zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 9/85/2019 roku Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Przystępujemy do głosowania. Panie Ludomirze, czy pan głosuje? Dziękuję. Proszę o podsumowanie. Głosy za oddało 16 radnych, wstrzymujących się głosy 3. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo Radni, w punkcie 11 mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 roku. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, zgłasza się pan Eliasz Krzysztof. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Za chwilę będziemy podejmować uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium za 2018 rok. Chciałbym tak w skrócie przypomnieć realizację budżetu w tym właśnie okresie. Miniony rok 2018 nie należał do łatwych, bo już na etapie planowania budżetu było wiele problemów z zapewnieniem środków na wszystkie wnioskowane zadania. Z wielu musieliśmy zrezygnować, niektóre rozłożyć na dłuższy okres realizacji. Trzeba przyznać, że obecna sytuacja nie jest komfortowa dla samorządów. Coraz częściej brakuje środków na realizację przypisanych ustawowo zadań, takich jak oświatowych i służbę zdrowia. Plan dochodów budżetowych po dokonaniu ostatecznych zmian zamknął się kwotą 100 465 528 zł. Jego wykonanie zaś wyniosło 101 276 485 zł, co oznacza, że dochody zostały wykonane w 101%. Wydatki zaplanowano na 108 639 801 zł, natomiast ich wykonanie na 106 443 802 zł, co stanowi 98% planowanych wydatków. W tym na wydatki majątkowe przeznaczyliśmy w roku ubiegłym 22 043 989 zł. To jest prawie 21% poniesionych wydatków. Ogółem i co bardzo ważne, ponad 12 200 000 zł to środki pozyskane w roku ubiegłym z różnych źródeł. W sprawozdaniu z wykonania budżetu zostały przedstawione i opisane wszystkie rodzaje wydatków. Dlatego też ja ograniczę się do najważniejszych zadań mających największy wpływ na realizację budżetu. Niewątpliwie największą pozycją w budżecie jest oświata, na którą wydatkowano w roku ubiegłym 50 740 451 zł, co stanowi 48% wydatków budżetowych ogółem. Pragnę przypomnieć, że subwencja oświatowa na rok ubiegły wynosiła tylko 33 246 680 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu. To jest wynagrodzeń i pochodnych
obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Kolejną istotną pozycję stanowią zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, gdzie wydatkowaliśmy 14 518 615 zł, co stanowi 13,64% wykonanych wydatków. Wydatkowane środki w ramach tego działu zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu buskiego. Mimo trudnej sytuacji finansowej znaczną część, bo ponad 15 575 121 zł, to jest 14,63% wykonanych wydatków budżetowych, przeznaczyliśmy na utrzymanie dróg powiatowych, gdzie jak co roku realizowaliśmy zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz wnioskowaliśmy o środki na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawalnych opadów deszczu. Łącznie na realizację tych zadań udało się pozyskać 7 346 232 zł. Nie możemy również zapomnieć o wydatkach związanych z ochroną zdrowia, na którą w roku ubiegłym przeznaczyliśmy 2 184 610 zł. W ramach tej pozycji budżetowej przeznaczono środki w kwocie 1 170 127 zł na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zakupu aparatury i sprzętu medycznego, wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach ZOS oraz zakup dwóch karetek w wersji podstawowej do przewozu pacjentów szpitala. Szanowni Radni, część z Państwa na pewno pamięta, jak w trakcie roku mieliśmy czasem odmienne poglądy na niektóre tematy. Dyskutowaliśmy, padały słowa krytyki, ale w większości spraw dochodziliśmy do porozumienia i za to Wam, Szanowni Radni, chcę dzisiaj bardzo podziękować, bo dzięki temu udało się tak wiele w roku wykonać. W obecnej kadencji mamy również sporo razem do zrobienia i wierzę, że uda nam się nasze zamierzenia zrealizować. Dziękuję też kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom zatrudnionym w naszych jednostkach powiatowych. Dziękuję za dobrą współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw powiatu i mieszkańców. Przedstawione Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach oceniła pozytywnie, co świadczy, że nasze działania znajdują potwierdzenie również w organach władzy państwowej. Dlatego też Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, Porozumienia Samorządowego będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgłasza się Pan Radny Krzysztof Wojtaś. Szanowni Państwo, chciałem przedstawić wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Busko-Zdrój dnia 27 maja 2019 roku. Rada Powiatu w Busku-Zdroju, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju. Na podstawie artykułu 16 ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 511 oraz artykułu 270 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869, Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacją o stanie mienia komunalnego i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju za 2018 rok z tytułu wykonania budżetu. Uzasadnienie. Wykonując swe obowiązki w procesie udzielenia absolutorium, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 roku zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Busku-Zdroju za 2018 rok oraz przeanalizowała informacje o stanie mienia powiatu buskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 rok. Następnie członkowie komisji na podstawie sprawozdań budżetowych dokonali analizy planowanych i wykonywanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz zapoznali się ze stanem należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 rok.
Następnie komisja rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu Buskiego za 2018 rok wraz z uchwałą nr 59 przez 2019 roku 6 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu Buskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. W kolejnym punkcie komisja przeanalizowała sprawozdanie finansowe, to jest bilans wykonania budżetu powiatu oraz łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz informację dodatkową. Dokonując oceny wyżej wymienionych dokumentów, komisja ustaliła, że wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wielkości są zgodne z przedłożonymi sprawozdaniami. Komisja stwierdziła, że zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 100 465 528,98 groszy zostały wykonane na poziomie 101 276 485,90 groszy, co stanowi 100,81%. Zaplanowane wydatki w wysokości 108 639 801,98 groszy zostały wykonane na poziomie 106 443 802,25 zł, co stanowi 97,98% planowanych wydatków budżetowych. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w kwocie 5 167 316,35 groszy stanowi deficyt budżetowy powiatu za 2018 roku. Źródłem finansowania deficytu były wolne środki pozostające na rachunku budżetu w kwocie 3 767 316,35 oraz kredyt bankowy w kwocie 1 400 000 zł. Stwierdzono, że na dzień 31 grudnia 2018 roku powiat Buski posiadał zobowiązania według tytułów dłużnych na kwotę 25 800 000 zł, co stanowi 25,47% w stosunku do uzyskanych dochodów budżetowych. Zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono. Komisja rewizyjna nie stwierdziła naruszenia dyscypliny budżetowej. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Busku-Zdroju w głosowaniu jawnym stwierdza jak w sentencji. Za wnioskiem głosowało 3 radnych, wstrzymała się 1 osoba, przeciwna była 1 osoba. Wniosek został podpisany przez wszystkich obecnych członków komisji na tym posiedzeniu. No i mamy też jeszcze opinię 6 składu komisji orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 czerwca 2019 roku. I ta Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. A więc pan jeszcze w sprawie udzielenia absolutorium, panie starosto. Szanowni państwo, ja tylko chcę podkreślić jedną rzecz, o czym tu wybrzmiało, że w roku 2018 udało się pozyskać naprawdę spore środki finansowe i tutaj zarówno podziękowanie dla Urzędu Marszałkowskiego, jak i dla Urzędu Wojewody, bo jak państwo mają wyspecyfikowane te wartości kwot, to są dwa najbardziej istotne źródła, w których udało się pozyskać środki finansowe na infrastrukturę drogową. Były to głównie dotacje ze strony Urzędu Wojewódzkiego, na tą oświatową ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Poza tym były te jeszcze drobniejsze kwoty, ale tych już wspominał nie będę. Także jeszcze raz tutaj podziękowania zarówno dla marszałka, jak i dla wojewody. Dziękuję. Na liście oczekujących nie widzę, więc zamykam dyskusję, szanowni państwo radni. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 9/86/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Szanowni państwo radni, przystępujemy do głosowania.
Dziękuję. Proszę o podsumowanie. A więc na 19 radnych głosy za oddało 15, głosy przeciw 4. Stwierdzam, że absolutorium zostało udzielone większością głosów. Ja z mojej strony gratuluję zarządowi, szanowni państwo. No i myślę, że to zarząd mobilizuje do dalszej owocnej pracy, abyście państwo nie siedli na laurach, bo powiat oczekuje wielu zadań, wiele zapytań jest, a więc jeszcze raz składam wam gratulacje w imieniu własnym. Dziękuję. Chwileczkę, to jest sprawa tylko sprzętu. Jest, panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja w imieniu całego zarządu pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w tym głosowaniu, szczególnie tym, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium. Ja mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy byli przeciw, po tej dłuższej pracy, wspólnej naszej pracy na rzecz mieszkańców powiatu łódzkiego, powoli zaczną przekonywać się do tego, że to, co wspólnie robimy, to jest wspólne nasze dzieło. Ja pamiętam też takie sesje, gdzie w różnych konfiguracjach też byliśmy i politycznych, gdzie na początku właśnie radni byli bardzo negatywnie nastawieni do zarządu. Po roku współpracy okazało się, że zostali przekonani co do efektów pracy i wspólnie działaliśmy razem na rzecz mieszkańców. Także ja deklaruję w imieniu zarządu, że tak jak dotychczas nie staraliśmy, no staraliśmy się i nie szczędziliśmy sił, aby realizować te zadania i wnioski tak, państwa jak najlepiej. Sami panowie państwo wiedzą, że nawet sam człowiek chciałby czasami więcej inwestycji zrealizować, ale okoliczności nie pozwalają. Dlatego tutaj składam taką deklarację, że będziemy się starali realizować wszystkie wnioski wszystkich radnych, bo przecież wszyscy pracują na rzecz powiatu łódzkiego bez względu na przynależność jakąkolwiek klubową, polityczną czy też inną. I zależy nam na tym i mam nadzieję, że państwo we współpracy również przekonają się, że warto pracować na rzecz tych mieszkańców, bo powoli będziemy realizować wszystkie te wnioski, które znajdą dofinansowanie i co do których będziemy mieli możliwości finansowe. Bo to jest najważniejszy czynnik determinujący nasze działania. Bo to jest ten czynnik, który, jak wspomniałem, determinuje nasze działania, bo jeżeli będziemy zabezpieczone mieli środki w pełnej wysokości na działania związane, na zadania związane z edukacją, ze służbą zdrowia, bo są to te dwa najważniejsze znaki zapytania zawsze w naszej działalności. Jeżeli tutaj nie będziemy musieli dokładać środków finansowych, szanowni państwo, no prosta zasada. W tym roku państwo uchwaliliśmy budżet. I wiedzą państwo, jaka wartość środków dofinansowywana jest, czy do kapitalizowana jest oświata, 4 miliony. Gdybyśmy mieli tą subwencję zapewnioną w pełnej wysokości na nasze zadania, 4 miliony byłoby środków do tego, żeby wszystkie nasze wnioski można było realizować. Sami państwo wiedzą, ile inwestycji by można zrealizować więcej. Do tego jeszcze udział środków zewnętrznych, tak jak w roku ubiegłym ponad 12 milionów, 7 milionów 200 to są same środki inwestycyjne, modernizacyjne na drogi. Gdybyśmy mieli na tyle wolnych środków, pewnie te wnioski byłyby szybciej zrealizowane. Tak jak przypominam sobie, tak jak na początku, kiedy rada była, było 600 kilometrów dróg do realizacji, a w ostatniej kadencji było wniosków na 60 kilometrów. Czyli widać efekty naszej pracy. Wszystko zależy od budżetu. Jeżeli ten budżet będzie na właściwym poziomie, szanowni państwo, deklaruję współpracę i realizację wszystkich państwa wniosków. Dziękuję. No teraz, no proszę bardzo, pani radna. Panie starosta, Wysoka Rado,
Ja w imieniu tych osób, które były przeciw udzieleniu absolutorium, no chcę powiedzieć, że nie chcemy dokopać, że tak powiem kolokwialnie, zarządowi. Po prostu niektóre rzeczy nam się nie podobają. I pan starosta mówi, że ciągle jest mało środków zewnętrznych i tak dalej. Czasami się pan mija z prawdą, bo rzeczywiście jak słyszymy, to są różne dofinansowania i do oświaty, i do dróg, i do szpitali. Także tak jak pan mówi, że my żebyśmy czekali cierpliwie, tak również proszę państwa, żebyście też czekali cierpliwie. I proszę państwa, tak jak pan starosta powiedział, że być może za rok nasze zdanie się zmieni, chciałabym, żeby tak było i myślę, że tak będzie, jeżeli będziemy się dogadywać rzeczywiście i te nasze interpelacje będą rozpatrywane w miarę możliwości, ja nie nalegam, żeby były natychmiast, ale niektóre rzeczy, panie starosto, są przestarzałe, niektóre tematy to już się ciągną od kilkunastu lat. A jeszcze jeżeli chodzi o budżet, no ten budżet jest taki, jaki tu wymienialiśmy. Natomiast no wiemy, że jest bardzo dużo do spłacenia, 25 milionów 800 mamy długu. Odsetek za obsługę długu to jest chyba ponad 5 milionów. I to jest dług też nie z tego roku, tylko z ubiegłych lat. Także gdybyśmy rzeczywiście zaczęli spłacać już, a dopiero w 2020 roku zaczniemy spłacać ten dług, to wtedy w ogóle już chyba nie będzie inwestycji. Dlatego obawiam się, że jeżeli nie będziemy szukać oszczędności i dochodów nie tylko ze sprzedaży majątku, to naprawdę może być ciężko. Jeszcze raz, tak jak mówi, na początku powiedziałam, nie chcemy absolutnie krytycznie podchodzić do tego budżetu. Po prostu takie jest nasze zdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niestety, panie starosto, nie będzie pan odpowiadać, dlatego że nie trzymamy się punktów. Robi się to już po przyjęciem absolutorium, robimy teraz dyskusję. Będzie punkt wolne wnioski i zapytania, będą państwo mogli dyskutować nad wszystkimi uchwałami. Trzymajmy się punktów. Dziękuję. Szanowni państwo radni, przechodzimy do punktu 12. Do punktu 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ulicy Bohaterów Września. Szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Bohaterów Warszawy, przepraszam. Proszę bardzo, pan radny Jan Bartoś. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Dyrektor, organ nadzorujący szpital są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Jestem przekonany, że tak też jest. Ale do uzasadnienia zgłaszam punkt, żeby się taki państwo zamieścili, to znaczy dwa takie punkty. Za prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego odpowiada dyrektor badanej jednostki. Ja bym tu jeszcze skłaniał się, że i starosta. Dlaczego? Bo kiedy będą nieprawidłowości, a załóżmy, że nie będą, być może nie będzie kogo później ścigać za te nieprawidłowości. Jest to i może i śmieszne, ale takie są, proszę państwa, realia. Żyjemy w tym świecie i widzimy, co się dzieje. Skoro mamy podjąć uchwałę, jest uzasadnienie, to bym prosił, żeby to się znalazło. I drugi punkcik. Rada Społeczna działająca przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w dniu 25 czerwca 2019 roku podjęła uchwałę numer, i tutaj proszę przywołać numer uchwały, w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania finansowego szpitala za rok 2018 i wydała opinię pozytywną. To moim zdaniem powinno być w uzasadnieniu również, bo podejmujemy my jako organ już dość ważny, najważniejszy w tym momencie ważną uchwałę i to powinno być moim zdaniem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Czy ktoś chce
wyjaśnić panu radnemu? Pan skarbnik, proszę na mównicę. Bo to jest dyskusja na podjęcie uchwały. Jest włączony, panie skarbniku. Szanowni państwo, więc oba te punkty uważam, że są nieuzasadnione, ponieważ tak, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na którą pan się powołuje. Proszę bliżej mikrofon, bo to jest ważne zdanie. Za gospodarkę finansową jednostki, bo bez względu jakiej, ale prowadzoną zgodnie z ustawą o rachunkowości, odpowiada kierownik jednostki. I tam jest dokładnie to wskazane. Wskazane jest również przez biegłego, nie tylko przez nas w uzasadnieniu, ale i biegły w swojej opinii też to bardzo wyraźnie podkreślił. Podobnie z Radą Społeczną COS, jest to ciało pomocnicze kierownika jednostki, a nie Rady Powiatu. Stąd państwo działając jako Rada Społeczna, działacie przy Zespole Opieki Zdrowotnej. I my w uchwale Rady, jak najbardziej, można ewentualnie to wskazać, ale nie mamy takiego obowiązku, żeby w uzasadnieniu podnosić ten argument, bo państwo działacie przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan starosta jeszcze. Ja jeszcze chciałem dodać to, co podkreślał pan skarbnik, że rzeczywiście Rada Społeczna spotkała się, przecież tutaj jest kilku radnych, myśmy przedyskutowali, podjęli stosowne uchwały i wszystkie te uchwały z chwilą podjęcia, one zostaną na biuletynie informacji opublikowane i tam będzie dokładnie podana informacja, jak Rada Społeczna opiniowała wnioski dotyczące, bo zanim ten projekt uchwały trafił tutaj, on był przedmiotem analizy również Rady Społecznej. I Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski, stąd no, to, co powiedział pan skarbnik, no nie ma sensu, żeby powielać pewne rzeczy w dwóch różnych dokumentach. Natomiast co do odpowiedzialności, oczywiście tak zarząd, jak i starosta, jak i rada odpowiada za ZOZ, natomiast nie odpowiada za działania bezpośrednie, za podpisywane umowy, zobowiązania. To, co pan radny tutaj sugerował, że no starosta ma odpowiadać za coś. Oczywiście my odpowiadamy za cały zakres kontroli, audytu nad ZOZ-em. Natomiast nie możemy odpowiadać osobowo za zobowiązania wynikające z umów, czy za decyzję dyrektora, bo jest on samodzielnym organem i tak jak powiedział pan skarbnik, biegły rewident w oparciu o ustawę o rachunkowości dokładnie wskazał wszystkie te punkty, o których pan radny powiedział. Dziękuję. Nikt się nie zgłasza, a więc zamykam, szanowni państwo radni, dyskusję nad tym projektem uchwały. Pozwolę sobie przeczytać projekt uchwały. Uchwała nr 9/87/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ulicy Bohaterów Warszawy 67 za 2018 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Dziękuję, proszę o podsumowanie. Dziękuję, na 19 radnych głosy za oddało 17, wstrzymujące się 2. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni państwo, w punkcie 13, tak, głosowaliśmy przy przyjęciu porządku obrad, jest ta uchwała, o którą wnioskował pan starosta, a później państwo sobie przenumerujecie, to jest prośba, czyli 13 będzie 14 i tak dalej, i tak dalej. A ta uchwała, która dzisiaj została wprowadzona, będzie oznaczona punktem 13.
A więc w punkcie 13 mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zmian w budżecie powiatu buskiego w 2019 roku. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Pan starosta, proszę bardzo. Bardzo krótko, panie skarbniku, jak będzie trzeba, to pan mnie uzupełni. Ja już to mówiłem, skąd wynikają zmiany. Zmiany generalnie wynikają z kilku zdarzeń. Pierwsze to zdejmujemy środki nasze z dotacji wojewody i z dotacji gmin związanych z budową dróg powiatowych, tego wniosku, który jest realizowany w tej chwili, droga rozpoczęta pomiędzy Piastkiem a Solcem. Dokładamy 895 tysięcy z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie tej realizacji tego zadania w Broninie. Tutaj również apeluję i proszę przede wszystkim wszystkich radnych, szczególnie radnych koalicji rządowej, o wsparcie naszych działań, naszego wniosku w zakresie starań o rezerwę ogólną. Taki wniosek jest złożony. Jak wspomniałem, on jest troszeczkę zmodernizowany, ale bardzo wszystkich Państwa proszę, to bo od tego zależy, czy tą szkołę rozpoczniemy i Państwo, każdy z nas będzie mógł sobie przypisać, że to dzięki mnie ta szkoła została, ten pawilon został zmodernizowany, rozbudowany. Dlatego tutaj bardzo apeluję o to, żeby Państwo nam pomogli. Również kultura fizyczna, tam są te środki, które przyszły z Ministerstwa Sportu na budowę u pana dyrektora Pałki, tam przy internacie tego takiego strefy aktywnego wypoczynku. O, tak to nazwijmy. I to są te główne zmiany. Tam w Persaldzie to inaczej państwo wychodzi, bo to mamy i na minus, i na plus. Ale to jest generalnie te dwie wartości. Nic tutaj więcej innego nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nikt się nie zgłasza, zatem czytam projekt uchwały. Uchwała nr 9/28/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu buskiego w 2019 roku. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję, proszę o podsumowanie. A więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo radni, mamy w punkcie 14 mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu powiatu buskiego. Otwieram dyskusję. Nie ma. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 9/89/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu powiatu buskiego w 2019 roku. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję, proszę o podliczenie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo radni, w punkcie 15 mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr 4/34/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu buskiego na lata 2019-2030. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan starosta. Jedno zdanie, szanowni państwo, ja mówiłem już na komisjach, dlatego państwo otrzymaliście oprócz WPF-u w materiałach dzisiaj tą aktualizację WPF-u, która wynika między innymi z tej poprzedniej uchwały, którą wprowadzaliśmy te środki na minus, zdejmowaliśmy to, cośmy zaoszczędzili w wyniku przetargów i dodawali to, cośmy otrzymali z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z Ministerstwa Sportu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę na liście oczekujących. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały.
Uchwała nr 9/90/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/34/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu buskiego na lata 2019-2030. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. 9. Dziękuję. Proszę o podsumowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tak jak numeracja nam się zmieniła, w punkcie 16, Szanowni Państwo, mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Otwieram dyskusję. Nie ma, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 9/91/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Proszę o podsumowanie. Dziękuję. Liczba uprawnionych radnych 19, głosu za oddało 18, wstrzymujący się 1, a więc stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów i wchodzi w życie z dniem podjęcia. I Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do uchwał. One będą wszystkie podobne, tylko inne parafie, o podjęciu dofinansowania dla ratowania zabytków w powiecie buskim. I tak, w punkcie 17 mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Strożyskach. Otwieram dyskusję. Nie ma, zamykam. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 9/92/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Strożyskach. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Proszę o podsumowanie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wchodzi w życie z dniem podjęcia. W punkcie 18, Szanowni Państwo Radni, mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Tuczępach. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Jewiasz Tadeusz. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, ja wnoszę o po prostu zwiększenie tej kwoty z 9 tysięcy na 10 tysięcy. Są to środki przeznaczone, czy mają być przeznaczone na wymianę pokrycia kościoła w Tuczępach. Proszę Państwa, ja wiem, że jest pewna oznaczona kwota i tak dalej. I ja wnioskuję, żeby te 1000 zł wziąć z parafii Świniary. Dziękuję. Na korzyść i tucząc. No proszę się nie śmiać. Czyli panie muszą przygotować? No ale może być teraz. Pani mecenas, jak pani się wypowiada? Czy do tej uchwały możemy teraz podjąć autopoprawkę? Pani wcisnę. Ma pani.
Szanowni Państwo, no tutaj przede wszystkim to jest to wniosek taki do uchwały, no to powinniście go przegłosować, bo Pan proponuje nie tylko zmianę wysokości, ale również wskazał, skąd te pieniądze mają pochodzić, więc uważam, że powinno się to przegłosować i ewentualne skutki będą dla tej drugiej uchwały. Proszę. Przejdzie wniosek, nie? Jeżeli przejdzie. Proszę bardzo, Pan Radny Bartosik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wiem, że na dofinansowanie do wszystkich tych parafii, nad którymi dzisiaj mamy debatować, czy już podejmować konkretne uchwały, jest przeznaczone 50 tysięcy złotych. Czy jest możliwość dołożenia, żeby nie brać już z parafii ze Świniar, tylko dołożyć na przykład te 1000 zł z jakichś pieniędzy, nie wiem, bo 50 tysięcy to było zaplanowane w budżecie? Tak. I już więcej nie można na tym roku? W tym roku, żeby dołożyć cokolwiek więcej? No to niech Pan Starosta powie. Dziękuję. Żeby nie robić zamieszania, no bo tak będziemy stadiem krzywo na siebie patrzeć. Więcej to zrobi... Już, bo już dałem Panu staroście. Ale to już Pani Mecenas najpierw, tak. Dalej. Szanowni Państwo, no przed chwilą też przegłosowaliście zmiany w budżecie, to więc teraz tej zmiany w budżecie się nie da wprowadzić już jakby. Ale na następną sesję. Ewentualnie tak, no ale to muszą być środki w budżecie, żeby je teraz przeznaczyć i wydatkować w postaci udzielenia dotacji. Jak ich nie ma, nie zostały uwzględnione, to nie można. Pan starosta prosi o głos. Mój apel jest taki, żeby tam znaleźć te 1000 zł z rezerwy, a nie robić tutaj teraz zamieszania. Przyjęliśmy na komisjach i wszystko. Szanowni Państwo, no, sądzę, że gdyby się uparł, to ten 1000 zł można znaleźć. Prawda, Panie Skarbniku? Natomiast to ma swoje konsekwencje wynikające z dwóch rzeczy. Po pierwsze, zdjęcia z porządku obrad, zarówno uchwały dotyczącej tu Cząb, jak i Świniar, a nie, w zasadzie nie, Świniary głosujemy, tylko tu Czępy, jeżeli by Rada Powiatu ten wniosek, że tak powiem, poparła, to wtedy zdejmujemy z porządku ten punkt, on będzie rozpatrzony za miesiąc czy półtora, z tego względu, że no mamy wakacje, nie da się cofnąć dzisiaj, to co Pani Mecenas powiedziała, uchwały budżetowej, mamy uchwałę budżetową podjętą, zmiany w budżecie zatwierdzone i w związku z tym trzeba by, to jest, procedura zmiany w budżecie to nie jest tak od z palca, to jest tylko 1000 zł, ale Szanowni Państwo, to system, który to przyjmuje, później ten tak zwany XML, to musielibyśmy zrobić 2 godziny przerwy i dokonywać reasumpcji głosowania. Przecież to jest bez sensu. Dzisiaj korzystniejszym byłoby zdjęcie z porządku obrad, zawnioskowanie za tym, że te pieniądze możemy znaleźć, ale decyzja pójdzie za... Tak. Dlatego i tutaj mi skarbnik podpowiada, co jest ważne. Jeżeli wniosek został złożony, ja nie pamiętam, bo tutaj musiałby się wypowiedzieć pan naczelnik SOS, spraw obywatelskich, musiałbym go tutaj, jeśli by przyszedł i przyniósł mi wniosek, wtedy ja bym zobaczył, kiedy jest przewidywany termin realizacji, bo jeżeli termin realizacji przewidziany jest, załóżmy, w miesiącu lipcu, a nasza sesja będzie w lipcu czy w sierpniu, no to Szanowni Państwo, nie da się tego zrealizować, bo są pewne sprawy proceduralne i tego przebrnąć nie możemy. Natomiast 1000 zł można dołożyć, ale procedurę trzeba zrobić taką, że trzeba zdjąć i wnieść do następnej. No kolejno Panowie, tak, zgłaszacie się, bo teraz ma głos Pan Radny Jewiarz. Panie starosto, ja chciałem się ustosunkować do Pana wypowiedzi. Z tą wypowiedzią się nie mogę w ogóle zgodzić, gdyż ja wskazałem źródło finansowania. Proszę Państwa, skąd należy zdjąć? Wziąć do... Proszę Państwa,
W Siniarach jest, proszę Państwa, przyjęte 15 tysięcy złotych, natomiast jeżeli chodzi o Tuczępie jest 9. W związku z czym nic się wcale nie stanie, jeżeli na przykład zdejmiecie Państwo na 14, a tu zrobicie 10. Ale to pan radny tak twierdzi. Nie mogę się zgodzić w ogóle, żeby przesuwać termin głosowania, jeżeli chodzi o Tuczępy, ponieważ jest to nagląca sprawa. Dziękuję. No pan, to ja odpowiem panu radnemu, bo to dotyczy, który znam temat. Pan mówi, że 1000 zł zdjęcie Świniarom, nic się nie stanie. Tam jest inwestycja za 700 tysięcy i może się coś stać. Tak samo mogę twierdzić, że nic się nie stanie, jak jest 1000 mniej w Tuczępach. No to takie twierdzenie, no to... Proszę Państwa, proszę bardzo, pana przewodniczącego taka opinia, natomiast moja opinia... No każdy ma swoje poglądy. No właśnie. Proszę bardzo, pan starosta. Tym, jeśli można, szanowni państwo. Teoretycznie jest taka możliwość, o której pan radny mówi. Trzeba by jednemu zabrać, drugiemu zdjąć i wtedy w ustawie, w uchwale budżetowej nie dokonujemy zmian, ponieważ mieścimy się w limicie 50 tysięcy środków, przesuwamy tylko pomiędzy zadaniami. Natomiast chcę zwrócić uwagę też na jedną rzecz. Szanowni państwo, my rozpatrując wnioski i komisja brała pod uwagę, o ile, jaka jest inwestycja, o ile kto wnioskuje. I ja pozwolę sobie, no bo skoro dyskutujemy. Strożyska, inwestycja, całkowita zadanie 87, wniosek było 10 tysięcy, dostały 8. Tuczępy, zadanie 28 tysięcy, wniosek o 10 tysięcy, dostały 9, czyli obcięte jest o 10%. Dobrowoda wnioskowały o 7300, obcięte o 50% na 3600. Świniary, inwestycja za 115, wnioskowali, inwestycja za 115, wnioskowała o 20 tysięcy, obcięcie o 5 tysięcy, czyli o 25%. Parafia Rzymskoświętej Męczenniczki Dobrowoda, albo Piasek to jest. Wniosek o 40, cała inwestycja 44 tysiące, wniosek na 9 otrzymała 6, czyli 30% obcięcie. Busko-Zdrój, inwestycja 10, wniosek o 5, dofinansowanie 3 i, już nie pamiętam, 3,5, czyli obcięcie też około 30%, bo 30 razy 5 tak. I Szaniec, 73 tysiące inwestycja, wniosek o 20, dostali 6, ile obcięcie, nie 60%. Szanowni Państwo, no myśmy chcieli w sposób taki w miarę równorzędny i najmniej ze wszystkich, powiem, najmniej ze wszystkich ma obcięte, mają obcięte Tuczępy. Ja zresztą jestem, powiem szczerze, w dobrym kontakcie, w bieżącym z księdzem proboszczem i sądzę, że ja mu kiedyś też mówiłem, że może nie wystarczyć, więc wierzę, każde pieniądze są potrzebne i na pewno z tytułu tego 1000 zł rwał włosów z głowy nie będzie. Teraz to dalej po prostu ja się z tym nie mogę zgodzić, ponieważ proszę Państwa, to pan ksiądz proboszcz ocenił, że 27 tysięcy złotych jest cała inwestycja. Natomiast ta inwestycja to jest dużo, dużo większa, bo wymiana całego pokrycia dachowego na całym kościele, to Państwo musicie sobie zdać sprawę, że nie jest 27. On wyszacował po prostu, że zakres tej pracy przyjął na... którą będzie realizował, że 27 tysięcy. Natomiast, proszę Państwa, tymi kategoriami nie możemy się poruszać i mówić, że po prostu nie, nic nie stanie, 1000 zł i tak dalej. Dziękuję. Dziękujemy. Ja myślę, że głosujemy nad wnioskiem. Panie, rzeczywiście, ja znam doskonale, tam prac jest zdecydowanie więcej, ale część prac nad kościołem, remont dachu kościoła został zrealizowany, to jest tylko remont kaplicy bocznej. No kochani,
Dotacja w ubiegłym roku też niewielka z naszej strony była, z Urzędu Marszałkowskiego była, także tutaj kto może, to wspiera. Konserwator niekoniecznie, a do jego obowiązków też należy, a z tego co wiem, to konserwator w roku ubiegłym, nie wiem jak w tym roku, czy dołoży, ale wiem, że w roku ubiegłym konserwator zabytków nie dał złotówki na najważniejsze działanie, jakim było przykrycie dachu i wymiana więźby. A tam konserwator nie dał złotówki. Myśmy zgodnie z wnioskiem też nie wszystkie pieniądze, ale na ile nas stać było, dali. W związku z tym, panie przewodniczący, tak jak pan mówi, no trzeba wniosek poddać pod głosowanie. Ja w tej sytuacji już bym nic nie zmieniał, nie czekał na jakieś tam zmiany projektów uchwał. A więc poddaję wniosek pod głosowanie. Kto jest za zdjęciem tysiąca, no tak, parafii Świniary, a dołożeniem tysiąca parafii Tuczępy. Kto jest za, kto jest przeciw? Chwileczkę poczekamy, panie wprowadzą, bo to jest takie dodatkowe głosowanie. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Proszę o podsumowanie. Głosy za zdjęciem 1000 zł oddało 4, głosy przeciw 13. A więc wniosek pana radnego i wiarza Tadeusza został odrzucony. Dziękuję bardzo. A więc czytałem projekt uchwały. Przeczytam jeszcze raz projekt uchwały. Uchwała nr 93 2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Tuczępach. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję, proszę o podsumowanie. A więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo Radni, w punkcie 19 mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Dobrowodzie. Otwieram dyskusję. Nie ma, zamykam, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 9/94/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Dobrowodzie. Przystępujemy do głosowania. O jest. Czy zagłosuje pan, panie Tadziu? Dziękuję, proszę o podsumowanie. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, wchodzi w życie z dniem podjęcia. W punkcie 20 mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Stanisława Męczennika w Świniarach. Otwieram dyskusję. Nie ma, zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 9/95/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca
2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Stanisława Męczennika w Świniarach. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Proszę o podsumowanie. Dziękuję. A więc uchwała została przyjęta. Głosy za 18, głosy przeciw 1. Została przyjęta większością głosów. Wchodzi w życie z dniem podjęcia. W punkcie 21 mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim. Otwieram dyskusję. Nie ma. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 9/96/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Proszę o podsumowanie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wchodzi w życie z dniem podjęcia. W punkcie 22 mamy podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju. Otwieram dyskusję. Nie ma. Zamykam. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 9/97/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju. Proszę o... Przystępujemy do głosowania. Pani Bogusiu, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Proszę o podsumowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wchodzi w życie z dniem podjęcia. I szanowni państwo radni, na dzisiejszej sesji 9 mamy podjęcie ostatniej uchwały. W punkcie 23 podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu. Otwieram dyskusję. Nie ma. Zamykam. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 9/98/2019 roku Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Proszę o podsumowanie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W punkcie 24, szanowni państwo radni, mamy sprawy różne i wolne wnioski. I już panie radny, ja myślę, że dzisiaj załatwiliśmy dużo spraw i będę się starał, aby w okresie wakacyjnym, chyba że były takie zmuszające nas sprawy szybkie do podjęcia, myślę, żebyśmy przystąpili, szanowni państwo, do wakacji, bo ktoś z państwa może ma urlop zaplanowany, wyjazd na wczasy. Proszę bardzo, pan radny Piotr Wąsowicz. Panie przewodniczący, proszę sobie przybliżyć mikrofon, panie radny, aby to dobrze się nagrywało. Panie przewodniczący, panie starosto, mam zapytanie do dyrektora szpitala. Proszę mi odpowiedzieć, jak się ma sytuacja i relacje z pogotowiem ratunkowym. Ja już takie pytanie zadawałem może dwie sesje albo trzy temu. W związku z tym wydarzeniem, które miało miejsce, że zmarła młoda kobieta i różnie się mówi na ten temat, a poza tym wczoraj miałem
prośbę o interwencję, jeżeli chodzi o pogotowie. Dlatego chciałbym zapytać, jak to funkcjonuje na dzień dzisiejszy? Czy zwiększyła się ilość pacjentów, którzy przez pogotowie są przywożeni na izbę przyjęć i jak oni są załatwiani? To jest moje jedno pytanie. A drugie, chciałbym, żeby pan, ponieważ kilka dni temu odbyła się Rada Społeczna ZOZ-u i na ten temat się nic nie mówiło, a coraz częściej tutaj nawet słyszę wśród kolegów, i żeby to nie wyglądało na zmowę milczenia, jaka jest sytuacja na oddziale chirurgicznym? Czy istnieje jakieś zagrożenie? Czy to prawda jest, że lekarze odchodzą z tego oddziału? Chciałbym, żeby się pan dyrektor do tego zagadnienia odniósł. Dziękuję bardzo. Jako następny o głos prosi radny Jankowski Grzegorz, proszę. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni. Ja wrócę do moich interpelacji odnośnie przedstawiania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju metodą porównawczą zysków i strat. Panie starosto, obraz, który jest nam teraz przedstawiany, jest całkowicie zamazany. Tu jest nie tylko moje zdanie, tylko niektórych kolegów, punktacja, nie punktacja, współczynniki, nikt nie z alfą i omegą. Jeżeli by zachodziły takie sytuacje, że jakieś faktury by nie spłynęły, my to rozumiemy, ale żeby to po prostu dla zwykłego, normalnego człowieka było widoczne, że we wrześniu 2019 było zadłużenie tyle szpitala, we wrześniu 2020 jest tyle. Mamy porównanie, ile płace wzrosły i tak dalej. Tak to, wie pan, tak jak na ostatnich komisjach rozmawialiśmy, że w różnych dokumentach jest różny stan zadłużenia, także ja dzisiaj jeszcze oczekuję, bo pan dyrektor miał nam przedstawić stan faktyczny zadłużenia Szpitala Powiatowego w Busku. I trzecie pytanie, to kolega Piotr troszeczkę mnie uprzedził, ale też powtórzę ją. Panie dyrektorze, były wczoraj u mnie pewne osoby, które informowały, że z oddziału chirurgicznego odchodzi pan ordynator Borowiecki, pan doktor Marian Piotrowski też się szykuje do odejścia i czy prawdą jest, że doktor Sopowski też będzie niebawem się ewakuował. Dziękuję. Dziękuję. Kolejno pan radny Ludomir Leszczyński. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja tak króciutko chcę złożyć specjalne podziękowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za to, że pozytywnie ustosunkowała się do mojej interpelacji. Interpelacja ta dotyczyła zmiany oznakowania na odcinku Podlasek-Wolica drogi krajowej 74. Chcę także zwrócić się do pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołanie krótkiego posiedzenia Komisji Rewizyjnej po tym posiedzeniu sesji. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan radny Stanisław Lolo. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo. Pierwszą sprawę mam do pana przewodniczącego. W dniu 31 maja złożyłem wniosek o przyjęcie tego regulaminu naszego klubu. No i prosiłbym o dopełnienie formalności. Po prostu 31 mija za dwa dni, żeby pan po prostu się odniósł, chociaż tam jest w zasadzie sprawa oczywista. A druga sprawa to jest do pana starosty. Początkiem czerwca prezydent podpisał ustawę o przywracaniu połączeń autobusowych i o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. I wczoraj mieliśmy sesję w Pacanowie Rady Miasta. Była tam interwencja sołtysa oraz były interwencje innych mieszkańców z Powiśla, z miejscowości położonych tam, powiedzmy, od Szczucina do Nowego Koczyna przez Solec Zdrój, przez gminę.
Istniało tam do tej pory połączenie autobusowe firmy Markpol. Panie starosto, dziękuję. Firma Markpol prowadziła przewozy pasażerskie z Mielca do Krakowa przez Szczucin i ze Szczucina właśnie, no dobrze, że pan zna, właśnie prosił o wyjaśnienie za chwilę, przez miejscowości takie jak Rataje, Oblekoń, Czewica, Parchocin, Błotnowola, Brzostków, Pawłów, Grotniki i Nowy Korczyn i dalej do Krakowa. Na stronie tej firmy przewozowej oraz w Szczucinie na przystanku, tam informacja została umieszczona, że no może przeczytam. Informujemy, że od dnia 18 czerwca z powodu braku pozwolenia od starosty Busko-Zdrój nie będziemy kontynuować, kursować przez następujące miejscowości. No i tu są wymienione wszystkie te miejscowości, które mówiłem. Czyli firma ta poinformowała, że pan nie wydał pozwolenia im na utrzymywanie tej linii. No, mieszkańcy są oburzeni, ponieważ jest to jedyne połączenie na tej trasie. No, jest ustawa o przywracaniu połączeń, natomiast no, jeśli pan nie wydał tego zezwolenia, rzeczywiście, to jest jakby działanie w odwrotną stronę. No, prosiłbym o wyjaśnienie tej sprawy. Czy to jest, czy tak rzeczywiście jest? No, może to nieprawdę podaje ta firma, ja nie wiem. Faktem jest, że nie istnieją te przewozy. Od 18 przestał ten przewoźnik jeździć przez te miejscowości. Mimo że to jest linia przyspieszona, czy tam pośpieszna, ale zawsze można było zamówić telefonicznie, zarezerwować miejsce i on zatrzymywał się na danym przystanku w konkretnej miejscowości. Ludzie korzystali z tego. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Kolejno zabierze głos pan radny Roman Duda. Panie przewodniczący, pani starosto, szanowni goście. Ja mam taką prośbę do pana starosty. Czy mógłby w kilku zdaniach przedstawić społeczeństwu naszemu drogą tą, jak wygląda sytuacja rekrutacja do naszych szkół średnich, które są pod naszą opieką jako Rady Powiatu. Drugie, mam właściwie taką uwagę na podstawie telefonu, jaki uzyskałem z miejscowości nam bliskiej, mianowicie Owczary. Tam podobno były opryski robione chodników i zostały zrobione, jak relacjonował mi mieszkaniec, duże straty, ponieważ są nieprawidłowo one robione, prawdopodobnie w czasie wiecznym, przez co nawet żywopłoty ucierpiały, kwiaty i inne zbliżone do dróg tych. To na tej trasie aż do Pęczelic prawdopodobnie były te opryski. Należałoby nauczyć tych pracowników pewnej techniki, jak to mają robić, jak osłony stawiać. Ja takie opryski widziałem w województwie krakowskim, gdzie są wykonywane w godzinach wieczornych. Jeżeli one są przy mieszkańcach, no to są specjalne stawiane parawany takie, które chronią całkowicie. Dziękuję bardzo. Chodziło o to, żeby zwrócić dyrekcji uwagę, bardzo dobrze się robi te opryski, ale niech one mają, bo nawet już są nawet takie skargi, że do sądu podadzą za straty w żywopłotach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Panowie, kto teraz, pan starosta odpowiada, czy pan dyrektor? Proszę bardzo, panie dyrektorze, niech pan zacznie. Pan starosta odpowiada. Jeśli mogę, szanowni państwo, to może zacznę ja od końca, a pan dyrektor na końcu odniesie się do tych interpelacji, które złożone zostały bezpośrednio do niego. Zacznę od tej interpelacji, od ostatniej pana Romana Dudy. No, my dokonujemy ciągłej analizy w zakresie naszych uczniów, które nie tyle naszych uczniów, którzy mają przyjść do naszych szkół, ponieważ, szanowni państwo, no, w międzyczasie przygotowujemy przecież i nasze obiekty. Wczoraj był kolejny przetarg. Na szczęście znalazł się wykonawca na liceum tutaj. Ja mówię na liceum, tylko na ten obiekt tutaj, gdzie jest w tej chwili orzecznictwo. I też trochę taniej niż kosztorys i bardzo dobrze. Czyli wiemy już, że
nasze szkoły za nasze pieniądze, bo tutaj jak mówiłem, no niestety nie otrzymaliśmy jak na razie wsparcia, może się coś jeszcze uda, ale musieliśmy zaciągać te zobowiązania po to, żeby uczniów starać się przyjąć, więc pierwsze liceum tak, internat w Budowlanki pod PCPR i pod orzecznictwo tak, czekamy jeszcze na ostatni, pod poradnie, przepraszam, i czekamy na ostatni przetarg tutaj u pana dyrektora Pałki na to jedno piętro. Mam nadzieję, że szybko to rozstrzygniemy i będziemy mieli do 1 września, do 30 nawet września, bo tak liczę, żeby się to zamknęło, bo internaty w zasadzie to nie od 1 funkcjonują, a od 30, od 1 października, gdzie uczniowie listopada niektórzy, będziemy mieli to przygotowane. I tak, naszych uczniów, szanowni państwo, mamy 1124, których się zalogowało, 172 naszych uczniów jeszcze się nie zalogowało. Być może są jakieś dodatkowe jeszcze zmiany, ale widzę, że nie, bo codziennie to monitorujemy. 15, czyli za 2 tygodnie, tak to dziwnie zrobiono, powiem szczerze, bo i uczniów się trzyma w niepewności. Dopiero jest decyzja, żebyśmy mogli prowadzić tą właściwą symulację rekrutacji i pewnie zacznie się rano i będzie do późnych godzin wieczornych. Czyli z naszego powiatu nie zalogowało się 172 uczniów, ale szanowni państwo, zalogowało się uczniów wszystkich 1573 osoby w pierwszej preferencji, czyli znacznie więcej niż 449 osób zalogowało się z innych powiatów. To jest Pińczowski 217, Kaźmierski 108, Staszowski 60, Kielecki 50, Jędrzejowski 7, inne 6. Czyli widać jednak, że przygotowania naszych placówek, to co zawsze mówiliśmy, jak ktokolwiek jest na spotkaniu, wyjeździe i widzi nasze placówki, to mówi, że mamy bardzo dobrze przygotowane placówki oświatowe i wyposażone. Teraz, jak będzie, zobaczymy, bo to są te pierwsze preferencje, czasami mogą być przesunięcia, bo na dzisiaj, powiem tak, w pierwszym liceum ogólnokształcącym, na dzisiaj planowane jest 10 klas, ale liczba miejsc 300, no może trochę więcej, 340, ale zalogowanych w pierwszej preferencji jest aż 563 osoby. I od razu mówimy, że nie wszystkie się tam dostaną. Bo nawet w związku z tym te pomieszczenia są remontowane po to, żeby 12 klas utworzyć. Czyli przyjmiemy około 400 uczniów. Przyjmiemy około 400 uczniów. Zresztą tutaj próg, bariera pewnie będzie, jest pan dyrektor, poniżej 100 pewnie to się nikt nie dostanie. Ja mówię 100, czyli 100 punktów to się nikt nie dostanie. To jest pewna bariera. W drugim liceum ogólnokształcącym jest jedna klasa w zespole szkół technicznych i ogólnokształcących, czyli Pospolita Budowlanka. Jedna klasa, gdzie jest 32 miejsca, no można tam dołożyć jeszcze dwa. 27 się tylko zarejestrowało, mamy 5 wolnych miejsc. W trzecim liceum ogólnokształcącym na dzisiaj prowadzimy nabór do 2 klas. Wstępnie zakładaliśmy, że będzie to 48 osób, po 24. Najprawdopodobniej może być więcej, bo tutaj w pierwszej preferencji zalogowało się 110 osób, czyli widać, że minus, czyli 62 miejsca jakby brakowało. No zobaczymy, jak będzie to funkcjonowało. Dodatkowo mówię, tutaj można jeszcze te 16 miejsc dodatkowo zorganizować. W technikach. Zespół szkół ponadgimnazjalnych. 5 klas się planuje. Nabór 120 osób. Zgłosiło się 166. Ale tam możemy zwiększyć o 24, czyli do 144. No te przesunięcia praktycznie w technikach. Tutaj powinniśmy uczniów zmieścić. Technikum numer 2 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. 7 klas planuje się. Wstępnie 224 osoby, zalogowanych 299. Tutaj jest, że tak powiem, minus 75, czyli 75 uczniów za dużo, ale to też powiem, szanowni państwo, ja słyszę też głosy takie, że aspiracje rodziców, uczeń, który ma 50 punktów i on aspiruje do pierwszego liceum ogólnokształcącego. Aspirować może, ale do szkoły zawodowej, czyli branżowej. Tak to powiem wprost.
Zespół szkół technicznych i ogólnokształcących. Tu się zakłada 8 klas, 232 uczniów, 306, 74 nadmiar, 8 dodatkowych miejsc może być. Tutaj może być kłopot też. No kwestia, uczniowie mają prawo się zalogować, natomiast ich ilość punktów nie zawsze umożliwi im do tego, żeby poszedł do technikum czy do liceum. I tutaj, szanowni państwo, przechodzimy do szkół branżowych. I tutaj widzimy zupełnie odwrotną sytuację, bo tutaj mamy miejsca. Szkoła branżowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Dwie klasy, 60 miejsc stworzonych, 51 zalogowanych. Można zorganizować trzecią klasę, ale widzę, że nie potrzeba, bo jest nawet na tych obecnych nie wystarcza. Jest za dużo miejsc. Szkoła branżowa Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. Cztery klasy, możliwość zorganizowania nawet jeszcze też pewnie, ale nawet nie trzeba, bo zobaczcie, cztery klasy, 128 miejsc, a chętnych jest tylko 30. Szanowni państwo, 98 miejsc wolnych. I pewnie z tych techników, jak się nie dostaną, będą szukać branżówek. I szkoła branżowa w Zespole Szkół Technicznych Ogólnokształcących, jedna klasa, 32 miejsca przygotowane, chętnych 21, 11 miejsc wolnych. Jak to wszystko zbilansujemy, to szanowni państwo, na dzisiaj przygotowaliśmy 1176 miejsc. Możemy przygotować dodatkowo jeszcze 186, natomiast uczniów mamy zalogowanych w pierwszej preferencji 397. Na ile wszyscy będą chcieli przyjść do szkół, bo dzisiaj można składać wniosek do kilku szkół. To są dane symulacyjne, ja nie chcę rozbijać na roczniki, gimnazja, szkoły ośmioklasowe, czyli ośmioklasistów, ale jesteśmy cały czas na etapie pełnego monitoringu, natomiast pełną wersję będziemy mieli 16, nawet 15 w późnych godzinach wieczornych, kiedy uczniowie się logują, kiedy to symulujemy klasy, z klasy do klasy przekładamy i tak dalej, i tak dalej. I na koniec dnia nam wyjdzie, że tworzymy tyle klas pierwszych w pierwszym liceum, w drugim, w trzecim, w technikach, w szkołach branżowych, a tyle uczniów w ogóle się nie dostało i będą wtedy jeszcze szukać ewentualnie miejsc, bo taka sytuacja też może być, albo mają określoną ilość punktów, zalogowali się tylko, załóżmy, do liceum, a ma wspomniane 40 punktów, on się zalogował tylko do liceum i chce iść do liceum, a on się do naszego, żadnego liceum nie dostanie, bo żadne liceum w naszym powiecie z 40 punktami żadnego ucznia nie przyjmie. To trzeba powiedzieć wprost, bo jak się ma oceny, bo na 40 punktów, to trzeba mieć same mierne, bez mała, żeby się starać do liceum. No to, szanowni państwo, taki uczeń się tylko do szkoły branżowej kwalifikuje. To jest, jeżeli chodzi o Romana Dudę. Opryski chodników, zwrócimy panu dyrektorowi PZD uwagę, sprawdzimy to, ponieważ zresztą przepisy w tej materii są wyraźne, jasne, czytelne, które mówią, że oprysk można dokonywać wtedy, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 metrów na sekundę. Sprawdzimy to. Jak to dyrektor wykonał, jeżeli mam nadzieję, że jakichś większych szkód nie było, ale zwrócimy uwagę, ewentualnie muszą się postarać o lepszy sprzęt zabezpieczający, czyli ekran. Radny Lolo. Utrzymanie połączenia. Przewodniczący odpowie, jeżeli o klub, natomiast połączenia. Nie do końca to tak jest, panie radny. Ja tę sytuację monitoruję od początku. Jest tutaj pan naczelnik, gdzie on się, nie zauważyłem, on nie uzupełni. Faktem jest taki przewoźnik Mark Pol, który jeździ z Krakowa do Mielca. Decyzję w tej sprawie nie wydaje starosta Buski, bo decyzję w sprawie uruchomienia połączenia autobusowego pomiędzy dwoma, w zasadzie trzema województwami, bo to jest podkarpackie, świętokrzyskie i mazowieckie. Małopolskie, wydawał marszałek województwa podkarpackiego. Przewodnik zwrócił się do nas tylko o to, aby mógł jeździć po drodze Grotniki Rataje samochodami powyżej, z tego co wiem, 10 ton. I co, szanowni państwo? I myśmy powiedzieli, że tak, wyrazimy zgodę, ale jest jeden warunek. Bo ten przewoźnik, tak jak pan radny Lolo powiedział, on
nie ma na terenie naszego powiatu, na terenie tej drogi uzgodnionego żadnego przystanku. Jak chce, to się zatrzyma, jak nie chce, to się nie zatrzyma. W związku z tym my, działając w interesie mieszkańców powiatu Buskiego, powiedzieliśmy tak, dostanie pan zgodę na wjazd samochodów powyżej 10 ton, jeden warunek. Proszę, jeden przystanek w gminie Pacanów, drugi przystanek w gminie Nowy Korczyn, proszę to uzgodnić do marszałka województwa podkarpackiego, te dwa przystanki, jeden grosz się płaci za zatrzymanie, jeden grosz, to jest, proszę sobie wyliczyć, to jest 5 zł może miesięcznie, jak się tam policzy kilka linii, kilka kursów, a przewoźnik idzie w zaparte nie. Szanowni Państwo, czy to jest w interesie mieszkańca, czy tylko przewoźnika? Bo przewoźnik, jak chce, to się zatrzyma. Jak nie chce, to się nie zatrzyma. Jak sobie zapełni kurs, to się nie zatrzyma. A my chcemy, żeby on miał obowiązek zatrzymania się i zabrania, czy wysadzenia, czy zabrania. Dzisiaj działa nielegalnie, dzisiaj inspekcja transportu, policja, ktokolwiek, inny przewodnik, jak się naskarży, to on ile, panie naczelniku, zapłaci? Do 20 tysięcy kary. Przecież ja działam, chcemy działać w interesie przewoźnika i mieszkańców. Dostaniesz zgodę, jak uzgodnisz dwa przystanki. Panie radny, czy to jest działanie przeciw, czy za? W związku z tym, szanowni państwo, tak to chcemy zrobić, a że przewoźnik patrzy tylko i wyłącznie na czubek własnego nosa i właśnie w ten sposób do mieszkańców mówi, więc mówi nieprawdę. Tyle z mojej strony, panie naczelniku, jeżeli trzeba uzupełnić mnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie radny, ja tylko do pana. Czy ta odpowiedź, co przed chwilą pani Wiola panu powiedziała, bo ja... Że pan przyjął, dobrze byłoby, gdyby pan po prostu się odniósł, że mamy, że ten regulamin został przyjęty, jest przyjęty albo, no albo nie. No bo... Mogę już teraz, regulamin został przyjęty, no pani mówi, że nie mieli obowiązku panu na piśmie, zleciłem teraz, pan otrzyma na piśmie, został przyjęty regulamin klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma takiej konieczności, ale może być na piśmie. Taka będzie na piśmie, pani Wiolu. Formalnie powinno być na pismo. To ja już panu udzieliłem odpowiedzi. Dziękuję. Został bardzo przyjęty regulamin, tak jak państwo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę bardzo, teraz do pana starosty. Panie starosto, no jak pan sam powiedział, koszt tej opłaty za ten przystanek, jak pan twierdzi, 5 zł kosztuje, czy jakieś groszowe sprawy. No, no to tym bardziej, jeden grosz kosztuje. No i w pańskim tokiem rozumowania, no to załatwił pan sprawę w ten sposób, no jak się to mówi, wylał pan może dziecko z kąpielą. Za jeden grosz pan odmówił mu czego? No on zmienił trasę, teraz ten właściciel firmy, on jeździ dalej do Krakowa, bo przecież dla niego jest obojętne, którą drogą będzie jeździł. Obecnie jeździ z Deszczucina przez Dąbrowę Tarnowską, Tarnów do Krakowa, a jeździł tu przez nasze powiaty. Przez nasz powiat i kolejne powiaty i przez wszystkie te miejscowości, które wymieniłem. No pan mówi, że to jest jego zła wola, bo no bo te, nieważne czy jeden grosz, czy 5 zł, czy to 100 zł choćby nawet kosztowała ta opłata. On zmienił trasę i mieszkańcy zostali odcięci od jedynego połączenia, które istniało do tej pory. Mówi pan, że on wtedy miał, gdyby tą opłatę wniósł, miałby obowiązek na jakimś tam przystanku się zatrzymywać. Na chwilę obecną jest, funkcjonowało to w taki sposób, że wystarczyło zadzwonić do tej firmy, na rozkładzie, na przystanku istniał ten rozkład jazdy i o tej godzinie wsiadam w tej miejscowości i on się zatrzymywał tam. Można było, zresztą nie tylko w tej firmie, bo w innych w podobny sposób rezerwuje się dzisiaj miejsce i nie było żadnego problemu, a tym bardziej, żeby wysiąść, jeśli ktoś chce. No więc ja tu nie widzę żadnego udogodnienia z pańskich wyjaśnień, że pan cokolwiek zrobił na korzyść mieszkańców. Po prostu de facto sprawa została tak rozstrzygnięta, że mieszkańcy zostali pozbawieni tego jedynego przejazdu, jaki istniał. Z Krakowa. Dziękuję. Z Krakowa do Szczucina przez te miejscowości i w przeciwną stronę, no bo przecież on jeździł ze Szczucina do Krakowa, z Krakowa do Mielca przez Szczucin. No dziękuję. Ja tylko dwa zdania, bo akurat obok mnie mieszkańcy korzystali, bo to jedyne połączenie do Krakowa.
Pan starosta tutaj mówił, że inspekcja ruchu drogowego go zatrzyma 20 tysięcy kary, pan naczelnik mówi. Ja bym się o czyje pieniądze tak nie martwił, jak jeździł do tej pory, to chyba był zdecydowany zapłacić te 20 tysięcy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan starosta. Szanowni państwo, panie radny, powiem tak. Wszyscy w naszym kraju albo obowiązuje jakiś system prawny, albo możemy robić każdy, co chce. W związku z tym, że nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi o tym, że prawa należy przestrzegać, to należy prawa przestrzegać. Jeżeli marszałek województwa podkarpackiego uzgodnił temu przewoźnikowi trasę i ma tylko 5 przystanków, Mielec, Czernin, Szczucin, Kraków, Centralny i Bosacka. W tej chwili to, że on zmienił, ja nie wiem, czy ma uzgodniony, czy mu marszałek województwa podkarpackiego zmienił rozkład, bo póki co do nas informacja nie wpłynęła. W związku z tym, jeżeli zrobił to tak, to wie pan, on to zrobił na zasadzie takiej. Nie dostał tutaj, nie chce zrobić przystanku, no to ja pokażę, że jaki ten starosta jest zły i on działa na niekorzyść mieszkańców, to ja pojadę tamtędy. To nie będzie jeździł tamtędy, bo jak będzie trzeba, to ja sam osobiście złożę doniesienie na tego przewoźnika, że jeździ przez Dąbrowę i będzie wiedział, ile to kosztuje. Bo on ma jeździć tam, gdzie ma uzgodnioną trasę, bo tak prawo stanowi. A jeżeli my mówimy, że chcemy, żeby on jeździł na terenie powiatu przez powiat Buski i my chcemy, żeby jeździł przez powiat Buski i żeby mieszkańcom dać możliwość, żeby ten jeden przystanek tu, jeden tu wpisał w harmonogram jazdy i wtedy się on ma obowiązek zatrzymać. Tak to działa nielegalnie. To jest, szanowni państwo, tak jak jest znak zakaz postoju zatrzymywania się, ja czy pan się zatrzymamy i policjant mnie wymandatuje. On się zatrzymuje na przystanku, przystanku nie ma uzgodnionego, działa niezgodnie z przepisami prawa, on nie ma tych przystanków w rozkładzie jazdy, ten jeden grosz nie płaci nam, bo to są pieniądze, które idą do budżetu gminy. Jeden grosz pójdzie do gminy Paczanów, jeden grosz, drugi pójdzie do terenu, na teren gminy Nowy Korczyn. Więc albo jesteśmy w systemie państwa prawnego i respektujemy prawo, albo wszyscy będziemy jeździć zamiast po prawej, to po lewej stronie, jak kto chce, a policja nie ma prawa działać. Ma prawo uzgodnić ten przystanek, chcemy uzgodnić, tak miało, tak żeśmy napisali, tak, tylko prosimy o 2 przystanki na terenie powiatu, jeden tu, drugi tu. Dziękuję panu staroście. Dyskusja trwa. Proszę, pan radny Stanisław Lolo. Panie starosto, no pan ciągle mówi o tych, o 5 zł, nieważne, o tą wysokość. Mówi pan, że stan prawny się, czy w tym momencie się, w zeszłym miesiącu zmienił się stan prawny. Do tej pory ta linia funkcjonowała. Jeździł ten kierowca. Mówi pan, że on obecnie dostał na Czermin. Tak, bo teraz z Dąbrowy Czermin to jest nie po naszej stronie Wisły, tylko po tamtej. Od dnia 18 czerwca jeździ przez Czermin, no bo twierdzi, że od pana nie dostał tego zezwolenia. Więc o jakie zezwolenie chodzi? Pan, z tego co pan mówi, wynika, że chodzi o to jakoś tam symboliczną opłatę i o wyznaczenie jednego przystanku. A w ogóle, dlaczego, co nas obchodzi sprawa przedsiębiorcy, czy on zapłaci karę, jak go złapią, czy nie zapłaci. Funkcjonował ten przewóz. To są jego pieniądze i jego sprawy. My powinniśmy się skupić, wydaje mi się, na tym, żeby, jeśli linia istnieje, żeby nie jakichś przeszkód sztucznych, czy nie sztucznych, No właśnie, no więc w jaki sposób zmieniło się prawo, dobrze, że do tej pory jeździł, a teraz nagle nie jeździ, stan prawny się zmienił, czyli konkretnie co się zmieniło? Ustawa? Poczekajcie panowie, czy pan radny Stanisław Lolo zakończył? Tak. Ja tylko mam drobną uwagę, że już panie starosto, że Czermin jest na tej linii, bo znam dokładnie, Mielec Szczucin, to czy on jechał przez Rataje, czy przez Dąbrowę, musiał jechać przez Czermin. To tylko tyle. Panie starosto, bardzo proszę krótko, bo oczekuje pan radny Jan Bartoś. Ostatnie zdanie, szanowni państwo. Jeszcze raz powiedziałem. On jeździł i zatrzymywał się w sposób tak, jaki chciał, nielegalny.
Ja nie wnikam i nie dbam o interes przedsiębiorcy, czy on zapłaci 5, 10 czy nawet 20 tysięcy mandatu, bo to mnie nie interesuje. Jak go złapie itd., to zapłaci. Natomiast ja, dbając o mieszkańców, skoro zwrócił się do nas z wnioskiem, żeby wjeżdżał samochodami również ponad gabaretowymi, czyli nie tyle ponad gabaretowymi, tylko ciężarze ponad 10 ton, bo tam stoi 10 ton. Czyli tym dużym autobusem. Czymś dużym autobusem. Bo ja chcemy, widzę, bo jeździ. Chcemy mu również dać na to zgodę. I na te małe busy, i na ten duży autobus, na wszystko. Clue jest takie, że chce, żeby tam on miał wpisane w rozkład dwa przystanki, żeby miał obowiązek zatrzymać się i tu, a nie na zasadzie jak mi się chce, to się zatrzyma, jak nie. Jest to działanie w interesie mieszkańców. Dziękuję bardzo, panie staroście. Ja jeszcze panu radnemu powiem, panu Stasiowi, że było na tej trasie dwóch przewodników. On wykosił tego drugiego, a teraz ma mrówki w nosie, bo został sam. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Bartosik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Akurat tak się złożyło, że do mnie zadzwonił ten przewoźnik. Byłem na spotkaniu tam w Brzostkowie, mieszkańcy, to co tutaj już było powiedziane, mają pretensje i słuszną pretensję, zaraz powiem na czym to polega. I zadzwonił do mnie przewoźnik, a może z racji tego, że może dowiedział się, że moje gdzieś tam wcześniejsza praca, doświadczenie też jest jako przewoźnika. I powiem tak, że nawet tutaj panu staroście się wymknęło może, że dwa przystanki, jeden to jest Nowy Korczyn, żeby był uzgodniony i dodatkowo jeszcze Pacanów. No to... Tak, ale ja wiem. Na tej trasie jeździł i on chce jeździć. W tygodniu nie ma frekwencji, to się jeździ małym autobusem do 20 miejsc, czyli busem. W piątek, żeby studentów z Krakowa wywieźć na nasz teren również, no to potrzebny jest autobus 50-miejscowy i w niedzielę po południu, żeby tą młodzież zawieźć z powrotem do Krakowa, młodzież studencką, też potrzebny jest. Tam jest ograniczenie do 10 ton i tutaj mu jest potrzebne właśnie to zezwolenie na te 10 ton. On jeszcze mówił, że jest, może nie tak starosta, ale no urzędnik w starostwie, no to reprezentuje pana starostę, że za gęsto jest na tej trasie samochodów. Nie wiem. Ja prosiłem tego człowieka, żeby mi napisał, bo wtedy wiemy, że jak napiszę, to nie są to jakieś pomówienia, czy plotki, czy nie wiadomo, jakieś opinie niepotwierdzone. I powiem tak, że on chce dalej jeździć. Dalej chce jeździć, my nie mamy, bo jakby był jakiś, czy chodził z terenu na przykład naszego, to jeszcze by było fajnie, że pieniądze zostaje tutaj. Jest tak zwany patriotyzm lokalny, przewoźnik nasz rozwija się, ale nie mamy takiego przewoźnika, który by był zainteresowany na przykład połączeniem z Rataj, czy z Pacanowa przez Rataje i tamtędy to drogo nad tak zwaną Nadwiślanko, aż przez Nowy Korczyn Opatowiec i do Krakowa. Myślę, że pan starosta powinien jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom tego przewoźnika, dogadać się i uruchomić, bo naprawdę dużo młodzieży jeździ, a dzisiaj to, no nie wiem jak jeżdżą, ci ludzie co tam z Brzostkowa, no to mi mówią, że na okazję do Korczyna jakoś się dojedzie, no a później to gdzie przez tą drogę między Grotnikami a Ratajami. Dziękuję. Dziękuję panie starosto, krótko, bo ten przewoźnik nam zajmuje więcej niż sesja. Jedno zdanie, tak jak pan radny Bartosik zauważył. I my chcemy mu dać te 10 ton, żeby jeździł, chociaż wiadomo, że inne auty, samochody są tam jest niedopuszczone, ale chcemy, żeby jeździł, tylko chcemy, żeby legalnie uzgodnił przystanek, żeby miał wpisane to w rozkład jazdy i wtedy będzie jeździł małym busem, dużym busem, tak jak mu się podoba, z legalnie wpisanym przystankiem w Pacanowie jednym, ja mówię na terenie gminy Pacanów, na terenie Nowy Korczyn, ja się tutaj nie przejęzyczyłem, bo ja tą sytuację śledzę i rozmawiam. I dostaję zgodę i tak miał napisane, tak wyrazimy zgodę, ale chcemy, żeby pan uzgodnił dwa przystanki dla dobra naszych mieszkańców. Dziękuję. Myślę, że zamkniemy temat przewoźnika. Czy pan starosta jeszcze dalej odpowiada? Bo ja już panu radnemu odpowiedziałem. Tak.
Nie, to jest to pan Jankowski, sprawozdanie finansowe. Powiem tak, panie radny, zrobimy to porównanie kwartalne, które jest, metodą porównawczą, żeby pan miał 18, 19 i będzie to, zresztą, bo my w sprawozdaniach, w informacjach tak dostajemy i to będzie na stronie internetowej, tak mamy porównanie, jak było w 2000, ale to jest na stronie BIP-owskiej też można, mówię, mamy to w porównawczej metodzie, także to będzie. Zaraz, panie dyrektor. ZOS pogotowie, to będzie pan dyrektor. Bardzo proszę, chyba już ja. Tyle, panie starosto. Komuś? Nie mam chyba nikomu. Panie dyrektorze, pan dyrektor. Pan dyrektor ZOS Grzegorz Lasak, proszę na mównicę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja pozwolę sobie może tak krótko, ale ponieważ tu było kilka kwestii bardzo istotnych dla mieszkańców powiatu poruszanych, to prosiłbym państwa o cierpliwość, żebym mógł się wypowiedzieć w miarę precyzyjnie na te pytania. Odpowiadam na interpelację pana radnego, na zapytanie, przepraszam, w wolnych wnioskach pana radnego Piotra Wąsowicza. Relacje z pogotowiem ratunkowym, jak one przebiegają. Szanowni państwo, nie jest państwu znana sytuacja, która jest w pogotowiu ratunkowym. Wiadomo, że w całej Polsce brakuje lekarzy. Zespoły ratownictwa medycznego, te, które jeżdżą do wypadków, do zdarzeń nagłych w karetkach pogotowia ratunkowego, bardzo rzadko są z udziałem lekarza. W większości te czynności wykonują ratownicy medyczni, jak państwo wiecie. Ratownik medyczny, i ja to rozumiem z punktu widzenia ludzkiego, ale i prawnego, bo biorąc pod uwagę różnego rodzaju zagrożenia, odszkodowania, no to ratownik medyczny dla własnego też bezpieczeństwa, ale i przede wszystkim może bezpieczeństwa pacjentów, chociaż z tym jest różnie, ale dla własnego bezpieczeństwa również, o, to jest dobre określenie, dla również własnego bezpieczeństwa woli pacjenta przywieźć do szpitala na izbę przyjęć. I po prostu on swoje zadanie wykonuje, pacjent jest przekazany na izbie przyjęć, po jakimś czasie tego pacjenta może trzeba przewieźć do innego szpitala, bo nie powinien trafić do Buzka, bo często trafiają pacjenci do nas, chociaż nie mamy oddziału neurologicznego, kardiologicznego i tak dalej. Ale tu jest po prostu bliżej pewnie. Ale mówię, to bezpieczeństwo ratownika trzeba brać też pod uwagę. Również, proszę państwa, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, i tu jest apel do wszystkich radnych, którzy tu siedzą z terenu, żebyście państwo również, jak uczestniczycie w sesjach czy w obradach rad gmin, żebyście państwo zaapelowali do swoich włodarzy, że jednak ta podstawowa opieka zdrowotna, i o tym się już mówi bardzo głośno, no ona powinna temu pacjentowi troszeczkę więcej zaoferować. Bardzo często oferuje skierowanie, proszę państwa, do szpitala. No bo jest stawka kapitacyjna, jeżeli się zapisze czy przepisze badania pacjentowi, no to trzeba koszty tych badań pokryć. I proszę państwa, tak to niestety brutalnie wygląda. Prośba o apel, żeby w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w terenie, w ośrodkach zdrowia starać się, na ile to jest możliwe, tych pacjentów na miejscu zaopatrywać. Jeżeli się ich nie zaopatruje, tylko kieruje do szpitala, no to w szpitalu jest problem, proszę państwa. Jest ciasno, lekarze są przemęczeni. Jeżeli my w Buskim Szpitalu przyjmujemy dobowo, może powiem, najlepszy to jest weekend, proszę państwa, 120-130 pacjentów na dobę, piątek, sobota, niedziela. To jest taki niezły SOR. To jest taki szpitalny oddział ratunkowy, którego my nie mamy. I finansowania na SOR też nie mamy. Ale szpital jest tym ostatnim miejscem, gdzie ten pacjent czuje się w miarę bezpiecznie i chce do tego szpitala trafić. Ale proszę państwa, więcej powinni z siebie jednak dać i zaoferować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w terenie. I to jest nie tylko moje prywatne zdanie, ale już się o tym zaczyna głośno w Polsce mówić. Jeżeli chodzi o śmierć młodej kobiety, proszę państwa, rzeczywiście zostało dwoje dzieci. Kobieta przebywała w szpitalu w Pińczowie. Tam zmarła. Okazało się, że gdzieś tam ktoś przemycił, że może gdyby tam w Busku coś zrobiono jeszcze, to może by nie zmarła. Na tyle, proszę państwa, byli trzeźwi lekarze, właściwie policja też, prokuratura, że zarządziła, pomimo tego, że rodzina nie chciała, to jednak zarządziła sekcję zwłok. Sekcja zwłok jest, czy już jest przeprowadzona w Krakowie.
czekamy na wyniki, ale proszę Państwa, tak to trochę jest. To nie tylko przypisują szpitalowi winę za sprawy, czy za śmierć pacjenta, który umarł w Busku, ale także za śmierć pacjenta, który w Busku nie umarł. No to już tak, proszę Państwa, zaczyna się taka tendencja pojawiać. Ja członkom Rady Społecznej, na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej, przedstawiłem taką informację o kwocie, o sumie roszczeń, jakie szpital ewentualnie musiałby zapłacić, gdyby sprawy były przez rodziny wygrane. To jest 3 600 000 zł. Z reguły, proszę Państwa, sprawy są przegrane, ale tu nie ma skrupułów. Przykład pacjentki z terenu powiatu buskiego, stwierdzono marskość wątroby, właściwie trzustka już nie pracowała od dłuższego czasu, kobieta nadużywała alkoholu, no winny jest szpital buski. Rodzina, bo podobno jakieś tam długi zostały, rodzina próbuje jakieś pieniądze od szpitala uzyskać. Brutalna prawda, proszę Państwa. Chcę z Państwem porozmawiać o brutalnej rzeczywistości, która nas otacza, o pacjentach zostawianych, pozostawianych na oddziałach, o interwencjach, żeby zostali, o rodzinie, która nie chce tych pacjentów odbierać. Tak to, proszę Państwa, na co dzień wygląda. A dlaczego o tym mówię? Bo za chwilę przechodzę do punktu oddziały, proszę Państwa, i pytania odnośnie oddziału chirurgicznego ogólnego. A no tak, proszę Państwa, lekarze mogą czuć się zmęczeni, mają prawo czuć się zmęczeni, ponieważ w wielu szpitalach, w tym w naszym szpitalu, pracują lekarze, którzy już mają emerytury, oto on w każdej chwili może powiedzieć, panie dyrektorze, mi się już po prostu nie chce, jestem zmęczony, chcę trochę być bardziej dostępny dla wnuka, dla wnuczki, dla rodziny. Tak to, proszę Państwa, jest. Kadrowe problemy w sferze lekarskiej, medycznej są Państwu znane. Staramy się w Busku w jak najlepszy sposób to rozwiązywać, co nie oznacza, że takie sytuacje nie mają miejsca. Konkretnie odpowiadając na pytanie, czy odchodzi ordynator oddziału chirurgicznego ogólnego, tak, odchodzi. Najpierw złożył rezygnację z funkcji kierownika z powodu tego, że przemęczenie lekarzy powoduje, że nie chcą brać dyżurów. Znaczy do południa jest 5-6 lekarzy, ale na dyżury raczej nie chcą, no bo chcą być w domu z rodzinami i tak dalej. No to on mówi, jakby pan dyrektor się zgodził, to ja zostanę na oddziale, ale jako asystent lekarz. No dobrze, ale warunki finansowe będą takie, a nie inne. Zrównam pana z ortopedami, lekarzami, asystentami. Bo skoro pan rezygnuje z funkcji kierownika, to ja panu nie mogę dać warunków płacowych, finansowych, takich jak pan miał jako kierownik. No to nie wyrażam zgody. Jak mi pan zaoferuje takie i takie warunki, to ja zostanę. No ja nie mogę, proszę pana, bo to jest ponad możliwości naszego szpitala. A po drugie, muszę jako dyrektor starać się równą miarą mierzyć wszystkich. Przynajmniej starać się. Stąd to, co państwo mówicie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych lekarzy, i tutaj bardzo bym prosił, żeby takiego sformułowania nie używać, ewakuuje się ktoś, to są jakiś żargon chyba z Państwowej Straży Pożarnej, proszę Państwa, w szpitalu nikt się nie ewakuuje. Jeżeli mamy ewakuację, to ona jest zgodna z planem, z projektami pewnymi i tak dalej. Natomiast ten lekarz, o którym Pan mówi, nazwiska się nie wypowiada, więc tutaj przestrzegam, żeby Państwo na ten temat po nazwisku nie mówili, również ma rodzinne sprawy i również jest w wieku emerytalnym, ale moja rozmowa prowadzona z Panem doktorem, no jednak doszliśmy do takiego wniosku, że ile będzie jeszcze chciał i mógł, to będzie pracował. Natomiast to była też taka próba, może takie powiedzenie, że odchodzimy, to była próba, no panie dyrektorze, niech pan nam kogoś znajdzie na te dyżury, bo nam jest ciężko. Zgadzam się. Ja przeprowadziłem rozmowę, zawsze rozmawiam z lekarzami. Panowie, rozmawiam z dwoma lekarzami. Nazywa się tak i tak. Czy akceptujecie te nazwiska? Ten może być, tego nie akceptujemy. Proszę Państwa, ja nie mogę ściągnąć z zewnątrz kogokolwiek. Myśmy już mieli z zewnątrz ludzi różnych. Proszę mi wierzyć. Jak to się przekładało na Państwa oceny, nie chcę do tego wracać. Jakie były pytania na sesjach? Tak się składa, że byłem wtedy radnym powiatowym i wiem. To nie jest sztuka ściągnąć do szpitala kogokolwiek, ale sztuką jest ściągnąć normalnego pracownika, normalnego lekarza, który wie, co ma robić, wie, jakie są jego oczekiwania i wie, jakie są oczekiwania wobec niego. A to jest bardzo ważne, żeby lekarz wiedział też, jakie są oczekiwania pacjentów wobec niego, całego otoczenia, z którym współpracuje i tak dalej. Także sytuacja na oddziale, proszę Państwa, jeżeli chodzi o obsadę kadrową na chirurgii, w pracy dopołudniowej jest niezła, ale jest problem z dyżurami.
dlatego że dyżury są ciężkie. Ja rozszerzę Państwa pytanie. Problem jest nie tylko na chirurgii, bo problem z dyżurami jest na internie przede wszystkim, proszę Państwa. Bo lekarz internista co 5 minut schodzi na izbę przyjęć. I jeszcze są oczekiwania, że dlaczego za pół godziny nie przyszedł. My nie mamy SOR-u, proszę Państwa. Przychodzi pacjent ze skierowaniem, jest umyty, przebrany, pielęgniarka go zawozi na oddział i to wszystko. Tylko my byśmy mieli za dwa dni, proszę Państwa, cały szpital zajęty. Bo dla bezpieczeństwa tych pacjentów się kieruje do szpitala. Bo trzeba oddalić obowiązek leczenia od siebie i ryzyko. Tak to wygląda w terenie. Dlaczego już na tych SOR-ach są tłoki? No dlatego, że ktoś w tym systemie tego pacjenta gdzieś tam wypchnął dalej. Odsunął od siebie, proszę Państwa. Oczywiście każdy powie, że pan dyrektor Lasak to widzi to w czarnych barwach. Ja to doskonale widzę. Doskonale to widzę. Bo 3 lata jestem dyrektorem, a 5 lat wcześniej w tym szpitalu pracowałem, proszę Państwa. I mogę powiedzieć nieskromnie, że jakieś obserwacje mam, jakieś małe doświadczenie mam. Może nieskromnie mówię, ale tak jest. I bardzo proszę, żeby na to zwrócić uwagę. Jeżeli przechodzimy do aspektu finansowego. No ja rozumiem, proszę Państwa, że przez całe lata sytuacja była nieciekawa. Skoro jest od 3 lat w miarę dobrze, no to coś chyba na rzeczy jest. Albo ten Lasak fałszuje dokumenty, albo ten biegły wszystkiego nie widzi i w sprawozdaniu opisuje pewne jakieś fikcyjne zdarzenia. Proszę Państwa, przecież ja biegłego rewidenta nie wybieram. To Państwo jako powiat wyłoniliście biegłego rewidenta. Ja jako dyrektor odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania zakładu przedkładam dokumentację, o którą on prosi. Nie jaką chce, tylko przedkładam dokumentację taką, która wynika z przepisów. Nie ma innej. Sprawozdania w całej Polsce są jednakowe, proszę mi wierzyć. Mogą mieć tam 2 zdania więcej, 3 mniej, ale system wykonania sprawozdania czy oceny finansów podmiotu leczniczego publicznego, bo to jest ważne, w całej Polsce jest jednakowy. Ja pozwolę sobie opinii publicznej, bo Państwu to tłumaczymy wielokrotnie, ale pozwolę sobie mieszkańcom powiatu buskiego i nie tylko, bo pacjentów mamy coraz więcej spoza powiatu buskiego, jednak przytoczyć pewne dane, proszę Państwa. I to są dane, pod którymi ja jestem podpisany, główny księgowy. No nie wiem jeszcze, jakich wiarygodniejszych dokumentów trzeba, żeby one były wiarygodne. Ale załóżmy, że ja biorę za to odpowiedzialność i czytam to teraz, są kamery, jest mikrofon, proszę Państwa. W roku 2014, zacznę od 2014, strata szpitala finansowa wynosiła 3 923 tysiące złotych. 3,923. W roku 2015 już 4 miliony 504. Objąłem funkcję dyrektora od 1 lutego 2016 roku jako pełniący obowiązki, kładąc mandat wiceprzewodniczącego rady, siedziałem po prawej stronie przy tym dużym stole. Nie dlatego tylko, że wiedziałem, że sobie poradzę, ale również wiedziałem to, że szpital stanie się w najbliższych wyborach przedmiotem kampanii politycznej, proszę Państwa. I jeden musiał stać się odważnym i powiedzieć, dobra, to ja pójdę, rezygnuję z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, bo jest wyższy cel. I proszę Państwa, potem wyszły pewne sprawy i zostałem też sam z nimi. Zaraz o nich powiem. Przecież Państwo jako Rada nie powiedzieliśmy, masz 8 milionów, my weźmiemy kredyt, masz te 8 milionów, pozapłacaj zobowiązania. No nie, to zaraz o tych długach wszystkich ja powiem, z czego one wynikają i tak dalej. I jak sobie z nimi radzimy. I tylko czasem oczekuję, żebyście Państwo zaufanie mieli większe i może raz na jakiś czas jakieś słowo dziękuję, żeby było. Tyle. Żadnych nagród finansowych, niczego nie oczekuję. Ale powiem teraz tak. W 2016 roku stratę już ograniczyliśmy do 3 milionów 193. Już Rada Powiatu i Powiat Buski nie musiał dołożyć złotówki do straty, czyli żywej gotówki. W roku 2017 znowu zmniejszyliśmy stratę do 2 miliony już 900 tysięcy. A za ten rok, w roku 2018, strata wynosi 1 179 147 44. Od 3 lat Państwo poza różnego rodzaju pomocą na sprzęt, na aparaturę, ale w swój majątek powiatu przecież. Szpital jest majątkiem powiatu. Państwo inwestujecie w aparaturę, w substancje, w remonty, czyli w swój majątek. Tak jak w szkoły, tak jak w pomoc społeczną, to przecież to jest zrozumiałe. Ale tej żywej gotówki, która wynika z zarządzania przez kierownika zakładu, już od 3 lat powiat nie dokłada. To jest, proszę Państwa, wielki sukces moich pracowników,
trochę może i mój, też powiem nieskromnie. I proszę Państwa, wszędzie to widzą, łącznie ze spotkaniami w Kielcach, w Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Marszałkowskim i bardzo bym chciał, żeby Państwo to również w ten sposób postrzegali. Konkretyzując, wyniki porównawcze kwartalne są realne, jakiekolwiek miesięczne są fikcją i ja fikcyjnych wyników przedstawiał po prostu nie będę. Kwartalne wyniki Państwo macie, one wynikają z przepływów finansowych i z nowego systemu finansowania podmiotów leczniczych od października 2017 roku i to tłumaczyliśmy wielokrotnie, gdzie proszę Państwa nie ma kontraktów na poszczególne oddziały. Wyniki oddziałów byłyby dobre wtedy, kiedy każdy oddział miałby osobną umowę, osobny kontrakt. Oddział dysponuje kwotą 2 miliony, zrobił stratę 2500 albo nie wykonał 2 milionów, mam co oceniać. Ale jeżeli ja mam wspólne pieniądze, wspólny budżet dzisiaj, to w jednym miesiącu ten oddział przynosi stratę, bo nie ma na przykład, bo są wysokie koszty, ale w drugim przynosi jakiś tam mały plus. Ale Państwo macie roczne wyniki i półroczne, i kwartalne, i to wynika z tych właśnie dokumentów, które Państwo uzyskujecie. To ja Państwu wprowadziłem właśnie porównywalny wariant. To ja wprowadziłem, żebyście Państwo nie musieli się zastanawiać, jak było w roku 2018 w marcu, porównując rok 2019, tylko macie tabelkę koło tabelki. Następna sprawa, zadłużenie szpitala, Szanowni Państwo. Tak powiem może delikatnie. Oddział gruźlicy i chorób płuc do zamknięcia w roku 2017, przepraszam, ze względu na niespełnienie warunków sanitarno-epidemiologicznych. Blok operacyjny do zamknięcia przez sanepid z wydłużanymi terminami zamknięcia, chyba też do 2014 roku. Izba przyjęć do zamknięcia, proszę Państwa. Za dyrektora Skrzypka podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim, chyba w roku 2017, przepraszam, preumowę. W 2007, od 2007 roku nie było pieniędzy na udział własny, bo preumowa zawierała 7 milionów, a drugie 7 milionów należało wyjąć z własnych pieniędzy. Kto te pieniądze wyłożył? Szpital w formie kredytu przecież, który tak się złożyło, że dzięki pewnym tam, no, jakimś dobrym znajomościom udało się uzyskać. Nadwiślański Bank Spółdzielczy razem z Bankiem Buskim Spółdzielczym sfinansowały udział własny szpitala. Co miesiąc ratę spłaca szpital z własnych dochodów. 8 milionów zobowiązań wyjętych z szuflady, które odziedziczyłem. Przecież powiedziałem Państwu, że może byście poręczyli kredyt. Nie, bo Wam to uderzy w wieloletnią prognozę finansową. Będziecie mieli Państwo złe wskaźniki. Rozumiałem. Wzięliśmy pożyczkę sami, spłacamy co miesiąc. Utrzymujemy finanse na dobrym poziomie. Chociaż reforma pozbawiła nas 3,5 miliona złotych. Utrzymujemy na dobrym poziomie. Państwo wspieracie w sprzęt, w różnego rodzaju inne rzeczy, nie gotówkowo przecież. W zakładzie było już 6 regulacji płac za mnie. W tej chwili Rada Społeczna otrzymała informację ode mnie w tym tygodniu, który mija, że skutek tych regulacji, które w tej chwili zrobiłem, to jest 465 tysięcy rocznie. Tyle znowu z własnego budżetu, przecież nie przyjdę do Państwa, żebyście mi dali pieniądze na podwyżki płac dla pracowników. I proszę Państwa, tak to wygląda. Jeżeli mówimy o lekarzach, nawet jeżeli lekarz jest dobry, proszę Państwa, fachowiec, ale nie czuje się związany, bo aspekt finansowy jest ważny dla niego w życiu, to ja to też rozumiem, ja tego nie krytykuję wcale. Jest mało lekarzy i proszę Państwa, nawet jeden wójt drugiemu podkupuje, mówiąc brzydko, lekarza, no bo daje wyższą stawkę po to, żeby mu społeczeństwo nie powiedziało, że zlikwidował ośrodek zdrowia w miejscowości X, który, proszę Państwa, już dawno powinien być zlikwidowany, bo wystarczy kupić busa i wozić tych pacjentów gdzie indziej. Podjechać rano, zabrać i przywieźć po południu. Nie trzeba utrzymywać tego ośrodka, ale w takim systemie niektórym się funkcjonuje dobrze, proszę Państwa. To, proszę w to nie wierzyć, że jak jest dobrze i porządek, to jest wszystkim w porządku dobrze. Nie, proszę Państwa. W naszej pięknej ojczyźnie, jak nie do końca jest dobrze, nam wszystkim i jasne są reguły, to zawsze są możliwości, żeby te reguły interpretować po swojemu, proszę Państwa. No i tak to jest. Kończąc, chcę powiedzieć w ten sposób.
Ja, proszę Państwa, zdecydowałem się zostać dyrektorem szpitala ze względów społecznych, trochę politycznych, bo wiedziałem, że na pewno układ w Radzie byłby inny, gdyby szpital może był kierowany przez kogoś innego, pewnie człowieka jakiegoś z zewnątrz. Należałoby mu zaufać może z rok, ze dwa, ze trzy, potem by znowu wszystko wyszło. I proszę Państwa, i co? I to by się przełożyło na pewne wyniki, więc ja się z polityki wycofałem i powiedziałem Wam, że dla wszystkich radnych i z PiS-u, i z PSL-u, i niezależnych, jestem dyrektorem szpitala i dla społeczeństwa jestem dyrektorem szpitala niezależnym politycznie. Ale rozmawiał będę z każdym z Państwa. A jeżeli ktoś się obraził o to, że ja po 20 paru latach odchodzę z polityki, no to, to niech się zastanowi ten, który... Ale tak, panie dyrektorze, uważa. To nie jest związane z pytaniem. Nie wprowadzajmy tu polityki. Myślę, że jest, bo polityka tu cały czas, szanowni państwo, się jednak przejawia w zakamuflowany, co prawda, sposób, ale się przejawia. Dziękuję państwu. Jeżeli będą pytania inne, to proszę bardzo. Szpital jest prowadzony dobrze, wyniki finansowane z roku na rok lepsze. Macie państwo to w sprawozdaniach. Społeczeństwo to widzi, docenia. Nie tylko miejscowe, ale i w Kielcach. Organy nadzorcze typu organ wojewody, NFZ, także to jest dla mnie satysfakcja. Jestem otwarty na wszystkie odpowiedzi, ale bardzo proszę, żeby one były wyważone i merytoryczne. Dziękuję bardzo. A panie dyrektorze, chwileczkę jeszcze, bo tutaj pan ostatnio zszedł z komisji i radny zadawał ciągłe pytanie, nie wiem, bo ja wyszedłem na chwilę, czy dzisiaj zadawał pytanie. Konkretnie chodziło panu radnemu, ile szpital jest zadłużony? Takie padło pytanie, bo znowu będzie można... No już i szanowni państwo, żebym nie przekłamał, bo ja to przedstawię w takim razie na piśmie. Proszę państwa, 8 milionów na zobowiązania wymagalne, około 8 milionów, ale mówimy o zobowiązaniach długo, o kredytach, o zadłużeniu długoterminowym, takim jak powiat zadłuża się na przykład na realizację inwestycji i tak dalej. To sama, ta sama sytuacja. Czyli na spłatę zobowiązań i na inwestycje typu blok operacyjny, oddział pediatryczny, izba przyjęć, OIOM, około 8 milionów, to już jest 16. Myślę, że z 19 milionów, proszę państwa, ale to ja to policzę i państwu powiem. Znaczy przedstawię na piśmie wszystkim radnym. Mówimy o inwestycyjnych kredytach, typowo inwestycyjnych. Przepraszam, 8 to były, to są zobowiązania, czyli niezapłacone faktury, te 8 milionów. Ale myślę, że około 19 milionów. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Czy ktoś się zgłasza jeszcze? Proszę bardzo, pan radny Leszczyński Ludomir, a następnie może ktoś z państwa z sali może teraz w tym punkcie zabierać głos. Panie starosto, ja muszę zadać to pytanie, bo ono jest... Proszę bliżej mikrofon, panie. Ono jest wynikiem rozmów moich z pracownikami starostwa. Czy dotarły do pana informacje o nierzetelnym podziale ostatniej podwyżki? Są osoby, które dostały 100 zł brutto, a są osoby, które dostały wielokrotność tej kwoty. Chciałbym, żeby pan się do tego ustosunkował. Proszę bardzo. Tak jak powiedziałem, zarówno w starostwie powiatowym, jak i w jednostkach organizacyjnych była przyznana średnia. Jak i średnia, to są odstępstwa w dół i w górę. I są osoby, które dostały 100 zł z groszem brutto, a są osoby takie, które dostały brutto 270 czy więcej. Staram się traktować osoby, które za 2 miesiące, czy za 5 miesięcy, czy za 8 miesięcy w tej chwili idą na emeryturę, żeby dostały trochę więcej. Wszystkie te osoby dostały sporo większe podwyżki niż inni. Wynika to z czystego faktu, że oni odchodzą za chwilę na emerytury, w związku z tym chociaż na koniec, żeby do pewnych wskaźników mieli trochę więcej, wiemy jak to jest w straży, czy w policji, czy gdzie indziej w ostatnich dniach urzędowania, że tak powiem, dostaje się ekstra i z tym, co się dostało, odchodzi. Tutaj tak nie ma. To jest inny przelicznik, ale żeby na to odejście było. Natomiast nikt do mnie osobiście nie był, być może zaglądnie. Chcę powiedzieć tak, wspólnie konsultowaliśmy tutaj podwyżki i sądzę, że no, pretensje zawsze będą, bo czasami o 5 zł się ludzie mają pretensje do siebie, dlaczego ten dostał 5 zł mniej, a ten 5 zł więcej. No ale jest pewna ocena pracy moja, moich naczelników,
poprzez moich naczelników, swoich pracowników i staraliśmy się takiej oceny dokonać rzetelnie. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze pytanie do... A, zgłosiła się pani radna, to ja zaczekam. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie starosto, chciałam dopytać, jaka kwota została przeznaczona na te podwyżki? Proszę bardzo. Szanowni państwo, tak jak w projekcie uchwały budżetowej, która została podjęta miesiąc temu, była kwota już, jak pamiętam, około 880 czy 900 tysięcy, taka została przekazana na wszystkie jednostki organizacji. Nieproporcjonalnie do tej średniej 150 to jest ilość pracowników. W związku z tym, jeżeli u nas jest zatrudnionych 100 parę osób, razy 150 zł, razy 12 miesięcy, bo to na cały rok, takie wartości zostały zabezpieczone. Ja w tej chwili nie chcę, żeby ktoś mnie złapał za słowo, powiedział, że 20 zł, czy 100 zł, czy 5 tysięcy w tą, czy w tamtą. Średnio 150 zł na osobę dla prawie 500 iluś tam osób, które mamy, które zostały w załączniku do uchwały pokazane i średnio 150 zł. I te pieniądze poszły do dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych i do mnie jako kierownika jednostki organizacyjnej podzieliliśmy to z wyrównaniem od 1 stycznia. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej w Winiarach, panie dyrektorze, aby się pan odniósł, bo no... Na dyżurach doszły do mnie głosy, że dużo zwolniło się wychowawców. Z czym to jest związane i czy to jest prawda, panie dyrektorze? I jak się ma ta placówka na dzień dzisiejszy? Ile mamy tam wychowanków? No bo dawno nie mieliśmy takiej informacji. Bardzo proszę, panie dyrektorze, na mównicę. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o ilość wychowanków, aktualnie liczba wynosi 25 wychowanków na 30 możliwych. Jeżeli chodzi o liczbę wychowawców, jest ich 8 i od 1 lipca będzie ich 9. Natomiast struktura organizacyjna przewiduje 10,5 etatu wychowawców. Jeżeli chodzi o zwolnienia, owszem, na chwilę obecną złożyły, no już może nie na chwilę obecną, ale jakiś czas temu złożyły podania o rozwiązaniu umowy dwie panie, które de facto odchodzą na emeryturę, ale to nie są wychowawcy. Natomiast jest prawdą, że dwóch wychowawców złożyło wypowiedzenie z uwagi na fakt, że niestety lokalny rynek oferty pracy proponuje dużo wyższe wynagrodzenie niż niestety zarabiają u nas w placówce. Także gdybyśmy mieli możliwość wpłynięcia, panie przewodniczący, na ten fakt, to myślę, że na pewno wychowawców mielibyśmy pod dostatkiem i mielibyśmy tych wychowawców na wysokim poziomie. Ja przypominam, że no, większość pracowników jest jednak z terenu Busca-Zdroju i do placówki naszej jest odległość 30 km. No, sporą kwotę pochłania tutaj dojazd w tym przypadku. No i niestety rynek lokalny, czyli jeżeli chodzi o środowisko Nowego Koryczyna, no niestety nie obfituje fachowców z dziedziny pedagogiki. No tak to pokrótce wygląda. Ja, no co mogę to robię, żeby pracowników zachęcić do pracy. Owszem, nie jest, tak jak wspomniałem, nie jest tak źle z obsadą kadrową, jeżeli chodzi o pracowników pedagogicznych, ale trzeba pamiętać o tym, że obciążenie pracy jest tak duże, że ludzie prędzej czy później dojdą do takiego wniosku, że za te pieniądze w takich warunkach pracować nie będą. I jeżeli w tym zakresie czegoś nie zrobimy, to owszem, będzie problem z pracownikami w najbliższym czasie. Panie dyrektorze, ale ci, co złożyli zwolnienia, to akurat chyba byli z okolic Nowego Korczyna i z Nowego, nie dojeżdżali z Buzka, z tak tego jest, co wiem. To się zgadza, ale też mnie przedstawiano informację, panie przewodniczący,
że w takim supermarkecie, który otwarty jest na terenie Korczyna, propozycja wynagrodzenia to jest 2,5 tysiąca netto, w czasie kiedy 2200 była brutto u mnie w placówce. Dziękuję bardzo. No bo mnie to martwiło, czy nie z powodów współpracy. No pan dyrektor stwierdził, że z powodów finansowych. Ale jeżeli mogę jeszcze dodać, bo ja tu już słyszałem głosy na temat współpracy, zapraszam do mnie, do placówki, wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda relacja między pracownikami. Przypominam również, że co pół roku jest tak zwany zespół do spraw okresowej oceny sytuacji wychowawczej dziecka, na który również zapraszam przedstawicieli powiatu, jak również przedstawicieli Powiatowego Centrum Powiatowego Rodziny oraz sądów i instytucji współpracujących z placówką. Pomimo tego, że to jest co pół roku, ja rozumiem, każdy ma czas, w każdym czasie chciałbym zaprosić wszystkich, którzy mają jakieś obawy co do atmosfery, do wizyty u mnie w placówce i wtedy będziemy rozmawiać o konkretach. No dziękuję. Dziękuję. Na dzień dzisiejszy. Nie ma więcej pytań. Przechodzimy, szanowni państwo, do punktu 25. Zamykam 9. sesję Rady Powiatu w Busku-Zdroju. Państwu życzę miłego wypoczynku, zdrowia i wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę.